Druga połowa maja 2018 roku. Pogoda jak w bollywoodzkim filmie, czasem słońce, czasem deszcz, sezon na alergie i festiwale piwne w pełni. A co usłyszycie w dzisiejszym 9. już odcinku Alchemii? Na początek, jak zwykle niezawodny Mateusz i jego parę gorących newsów. Następnie długi, ale ważny wywiad z Markiem Tatałą z Legalnie nad Wisłą. Porozmawiamy o wolności, czy jest nam do czegoś potrzebna i tendencjach do ograniczania dostępności alkoholu. Dowiecie się także, w którym kraju państwo planuje wyznaczyć strefy bez burgerów? W laboratorium piwowara domowego. Gorący styl piwa, który wzbudza emocje już od ponad roku. Olek i Janek z browaru Monsters zdradzą swój sposób na idealną New England IPA. Ja nazywam się Przemek Iwanek i zapraszam Was do wysłuchania 9. odcinka Alchemii, podcastu o piwie. Jest ze mną Mateusz Puślecki. Cześć Mateuszu. Cześć Przemku, witam ponownie wszystkich słuchaczy Alchemii. Postanowiliśmy troszeczkę zmienić formę newsów, mianowicie teraz będziemy je dzielili na kategorie. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na początek informacja odnośnie sklepów piwowarskich. Otóż Twój Browar razem z Michałem Kopikiem z Kingpina stworzyli płatne filmy Jak warzyć piwo w domu. Polecamy. Odcinki możecie znaleźć na piwowarstwo.fimple.tv. Tymczasem podcast Alchemia nagrał livestream z warzenia piwa grodziskiego na Karlsztejnie. Tak to czyta? Karlsztejn. Dobra, wszystko jedno. Udział wzięli Janek Gadomski i Mateusz Puślecki. Dostępny jest na kanale YouTube. A na warszawskim festiwalu piwa w sobotę 26 kwietnia odbędzie się kolejny livestream podcastu, naszego podcastu wspólnego, czyli Alchemia na żywo. Do zobaczenia. O cydrze. Resort rolnictwa przygotowuje zmiany w ustawie winiarskiej. Mają one wprowadzić 3 nowe kategorie cydru. Zmiany w zamyśle mają pomóc producentom cydru. Przemku, ty jako ekspert od cydru może skomentujesz? No powiem tak. Generalnie cieszę się, że jest zielone światło, jeśli chodzi o cydr. Cieszę się, że ministerstwo chce pomóc producentom. Dobrze, że myśli się na przykład o dopuszczeniu dodatków do cydru, co w tym momencie jest niedozwolone. Jednak wydaje mi się, że cydrownikom dużo bardziej by się przydały deregulacje, czyli zniesienie ograniczeń, uwolnienie od nadmiernej ilości przepisów, bardziej niż wprowadzanie kolejnych. Bardzo dobrym krokiem może okazać się zniesienie konieczności przyklejania banderol na cydr, które, trzymajmy kciuki, uda się w tym roku. Zdjąć, w cudzysłowie. Tak, dokładnie, w tym roku, bardzo na to liczę. Będzie to duża ulga. Idźmy tą drogą likwidowania zbędnych przepisów, znieśmy na przykład 2 stawki akcyzowe na cydrze, bo to naprawdę mocno utrudnia. Piwo jest mniej regulowane, nie ma własnej ustawy i wychodzi na tym lepiej niż cydr. Tymczasem trwają zgłoszenia do konkursu cydrów domowych Pomona, który razem z Przemkiem organizujemy. Na pomona.pspd.pl znajdziecie wszystkie informacje. Do 22 maja macie czas na zgłoszenia. Jak macie domowy cydr? Wysyłajcie. Zgłaszajcie, bo się z Przemkiem założyłem. I tak przegrasz. Wielki powrót jasnego pełnego, czyli pils w natarciu. Tradycyjny lub wersja amerykańskiej styl jest bardzo obecny w tym momencie na polskim rynku kraftowym. Ważą go zarówno browar Trzech Kumpli, Brodacz, Palatum, Łańcut i Pinta, Karuzela, nawet Golem i wiele innych browarów. Pils trochę wrócił do łask po tej serii amerykańskich stylów od 2011 roku, bardzo popularnych. Pytanie brzmi, czy Pils będzie hitem tego lata? Bo ja mam wrażenie, że ma na to poważne szanse. Ja myślę, że już pierwsze przymiarki w zeszłym roku były w wakacje. Parę pilsów fajnych wyszło. Ja mi na przykład bardzo smakuje z Karuzeli. Nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale bardzo fajny amerykański pils. Karuzela robi bardzo fajne piwa. Ostatnio wyobraź sobie, Brodacz mi bardzo smakował ze swoim pilsem. Świetny wyszedł. Brodacz powraca na rynek. I pils również. Ja myślę, że to jest dobry trend. W Stanach również po 30 latach rewolucji okazuje się, że właśnie pils jest najchętniej kupowanym piwem. Kupuje się w Stanach zgrzeweczkę 4 piw 0,3 i wypijesz jedno, drugie dajesz kumplowi. To jest bardzo fajny pomysł. Mi się to podoba. Mi też się podoba. Trzeba wracać do korzeni, tym bardziej, że pils jest najbardziej chyba rozpowszechnionym stylem jednak w Polsce i na świecie. Dobrych pilsów brakuje i myślę, że tutaj będzie rynek zbytu. Ja trzymam w takim razie kciuki, bo jest to jeden z moich ulubionych stylów. Dobrze zrobiony oczywiście i tak rzetelnie, nie jak w przypadku dużych browarów. Ja w tym momencie sam z własnej nieprzymuszonej woli testuję różne pilsy rzemieślnicze. Akurat tak mi się chce. Myślę, że to dobry trop.
A tymczasem, jak donosi Michał z kilku słów o piwie, do Polski śmiało wkracza Bud Light. To amerykańskie piwo, o którym krążą dowcipy, że jest jak seks w canoe. So fucking close to water. Czy polskie koncerny piwowarskie mają się czego bać? Przemku, jak ty sądzisz? No strach troszkę jest, bo są obawy, czy na przykład Bud wyprze perełkę chmielową, no nikt by tego nie chciał. O Boże, to nie to. Jednak nasze koncerny nie zasypiają gruszek w popiele. Perła wypuszcza na przykład jasne rzeźkie 3,4% alkoholu. Segment do tej pory dość omijany przez browary w Polsce, bo podobno lekki się nie sprzedają. Powstają też kolejne piwa 0,0%, jak na przykład Łomże i Radlery z Warki. Lekkie piwa doceniają także blogerzy. Bartek Nowak z Małe Piwko Blog i Łukasz Matusik z blogu piwolucja.pl w browarze spółdzielczym uważali wspólnie piwo. Lekkie pod wpływem, czyli chmielone po amerykańsku Light Hoppy Ale z 2% alkoholu. Jak widać, jest jeden wspólny mianownik pomiędzy koncernami i rzemiosłem. Piwa niskoalkoholowe. Napisali też do niego morską opowieść, bo jak wiadomo, spółdzielczy, czyli morze. Ten opis jest przepiękny. Naprawdę. Pozwolisz, Mateuszu, że go przytoczę. Rzuciliśmy pracę w korporacji, aby przywrócić tradycje piwowarskie regionu. Po długich godzinach spędzonych pod kadziami, z połączenia trzech składników wody, chmielu i tu się wzruszam nieco, pasji do piwnego rzemiosła, powstało prawdziwe piwo. Lekkie pod wpływem, z szacunku do natury, ważone z zasadami. Wieść ze świata. Odtworzono 220-letnie piwo znalezione we wraku statku. Już wkrótce trafi do sprzedaży. Australijskie Muzeum Królowej Wiktorii, Instytut Wina i kraftowy browar James Squire przywrócą do życia piwo sprzed ponad dwóch wieków. Już wkrótce do sprzedaży trafi limitowana edycja trunku zrobionego z ponad 220-letnich drożdży znalezionych we wraku handlowego statku Sydney Cove. Czyli to muszą być żywe te drożdże? Z tego by wynikało. Albo zahibernowane. I to jest fajne odnośnie, ponieważ w Polsce mamy odpowiednik takiego projektu, czyli projekt Biowar, który odtworzył kulturę drożdży z jednej z krakowskich piwnic, starych piwnic, w której przed wiekami ważono piwo. I z tego co kojarzę, chyba te drożdże nawet są teraz te odtworzone, dostępne w sprzedaży, żeby można było sobie uważać piwo z niej w domu. Ciekawa sprawa. Konkursy. Doszły do nas wyniki Iberian Awards 2018 z portugalskiego Aveiro. Konkurs odbył się już kilka tygodni temu, a teraz poznaliśmy wyniki 11 maja. Nasi przejęli konkurs, krótko mówiąc. Zwyciężył Wojtek Frontczyk z browaru Widawa ze swoim imperialnym porterem bałtyckim Fifth Anniversary. Gratulujemy także browarowi Wyszak za Rauchboka, browarowi Łąkomin za Der Amerikaner. Idiota Stout z Trzech Kumpli także wygrał. Duża sprawa. Z 8 dużych kategorii połowa najlepszych to polskie rzemiosło. W stylu porter bałtycki najlepszy był browar One oraz kolejny medal dla Widawy za ten sam porter, tylko że leżakowany w beczce po rumie. Robili zamieszania. Mamy też wieści z innego konkursu światowego, największego na świecie w zasadzie konkursu World Beer Cup. W sędziowaniu w Nashville wziął udział naszych trzech sędziów, czyli Tomek Kopera, Rafał Kowalczyk i Michał Kopik. I chciałbym przytoczyć kilka statystyk, które zamieścił na swoim Instagramie Michał Kopik, mianowicie... Wzięło udział w konkursie 2,5 tysiąca browarów, które zgłosiło ponad 8 tysięcy piw w 101 kategoriach. Piwa były z 66 krajów. Cały świat. Nie cały świat. Sędziowało prawie 300 sędziów z 33 krajów. Ciekawe, jak wyglądała recepcja tych piw. A jak wyglądało samo sędziowanie? Weź zaserwuj ponad 8 tysięcy piw, jak my mamy w największym konkursie piw domowych w Polsce 500 na przykład. No brzmi to imponująco. Największy konkurs na świecie. Chciałbym tam pojechać kiedyś posędziować. Puby. W stolicy odbyły się huczne trzecie już urodziny multitapu Hopiness przy ulicy Chmielnej. Razem z Przemkiem mieliśmy okazję tam być. Pub odwiedziło także wielu piwowarów z browarów rzemieślniczych. Urodziny obchodził także bemowski Beer Hub, a w najbliższą sobotę urodziny będzie obchodzić Jabiroki.
Tymczasem obydwie kontynuacje, ta we Wrocławiu i w Katowicach, organizują swoje własne mini-festiwale piw z browarów rzemieślniczych ze swojego regionu. W Katowicach od 11 do 17 maja odbywał się wiosenny przegląd śląskich browarów rzemieślniczych, wziął udział 12 browarów, a we wrocławskiej kontynuacji od 15 do 23 maja będzie trwał wiosenny przegląd dolnośląskich browarów rzemieślniczych i tutaj weźmie udział 21 browarów. Jak widać, w tamtym regionie piwowarstwo ma się bardzo dobrze, to chyba najbardziej piwny region. A co do samej formuły festiwalu, bardzo mi się to podoba, bo przypomina mi to mocno angielskie takie mini festiwale, które polegają na tym. Festiwal w pubie angielskim polega na tym, że pub wiesza banery, rozdaje ulotki, różne rzeczy, ogłasza taki mini festiwal, a festiwal polega na tym, że przez tydzień na przykład można wypić piwa z różnych browarów albo z różnych cydrowni, cydry. I to jest festiwal po angielsku. Mi się to podoba. Fajny pomysł. Myślę, że to ma przyszłość również w Polsce. Okej, przechodzimy do festiwali, bo sezon festiwalowy w pełni. Na alergię też. Najbliższy 18-19 maja, czyli w najbliższy weekend, Birgoszcz w Bydgoszczy. Następnie warszawski festiwal piwa na Legii 24-26 maja. Przed nim już wspomniane święto piwa, gdzie będzie sporo różnych atrakcji, wykłady, degustacje, także prowadzone przez Przemka i mini festiwale jak Polish Sour Beer Festival na warszawskiej Starówce. Który odbędzie się w dwóch lokalach. Rzeczywiście podobnie do tych angielskich. 2 czerwca odbędzie się Szczecin Beer Fest, a między 1 a 3 czerwca Beer Week Kraków. Kolejna kategoria, czyli festiwale, które się nie odbyły. Piwna fiesta na parkingowej. Miało być 20 browarów przez 2 dni. Otwarte wejście dla wszystkich. Niestety festiwal nie odbył się. Z tego co wiem, nie dostali niestety pozwolenia od miasta na zajęcie pasa ruchu. No właśnie, jak usłyszałem o tym festiwalu, to byłem z jednej strony mocno zainteresowany, a z drugiej troszkę zdziwiony. Zainteresowany, bo mam wrażenie, że w Warszawie jest potencjał na więcej imprez piwnych, zwłaszcza takich, które będą miały na przykład odmienną formułę od warszawskiego festiwalu piwa. Zdziwiony zaś byłem dlatego, że miasto zgodziło się na zamknięcie ulicy w samym ścisłym centrum pod festiwal piwa, bo z tego co wiem, to miasto za bardzo chętnie nie podchodzi do takich pomysłów jak zamykanie ulic, zwłaszcza w centrum. Jak się okazało, rzeczywiście festiwal został zablokowany przez urzędników Zarządu Dróg Miejskich, którzy nie wydali pozwolenia. Pytanie, czy organizatorzy wiedzieli wcześniej o tym, czy zwlekali na ostatnią chwilę? Czy nie powinni mieć załatwionych jakoś wcześniej, zanim zaczęli zapraszać ludzi i pushować informacje na social mediach? No ja tego nie wiem, jak to było. Jedynie co mi wiadomo, że ta impreza została przełożona na 31 lipca. No to ciekawe, czy mają zgody. Czy znowu będą strzelali w ciemno? Zobaczymy. Teraz ja mam kolejną kategorię. Nazwałbym ją Kapitan Państwa. Temat, który nudzi mocno Olka Hurko, twierdzi, że za dużo na ten temat mówię. Cóż poradzić, kiedy to jest dla mnie temat ciekawy, interesujący. Pozdrawiamy cię, Olku, za chwilę się wypowiesz. Możesz wyciszyć teraz. Otóż wyobraź sobie, Mateuszu, że zakaz picia w miejscach publicznych i ograniczenie godzin otwarcia sklepów i zdejmowanie alkoholu z witryn to za mało. Ludzie nadal chodzą i kupują alkohol. Trzeba temu zapobiegać. Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby każdy, kto chciał kupić alkohol, musiał obowiązkowo okazać dowód tożsamości. Także w restauracjach czy pubach. Nawet jeśli ktoś ma 90 lat i raczej nie wygląda na nieletniego, to wszystko oczywiście w ramach troski o nasze zdrowie. Więc wchodząc do pubu w tym momencie czy sklepu, będzie trzeba mieć dowód zawsze przy sobie. Ja nie zawsze go noszę, szczerze mówiąc. Może by pójść dalej, na przykład, nie wiem, zaczipować wszystkich nas? Chociaż może lepiej nie będę podpowiadał. Gdy pomyślisz, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Filipinach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii czy Norwegii, to nie jest pełna lista, bo tam są jeszcze Indie i inne kraje. Dowodów osobistych po prostu nie ma. Nie ma. I wyobraź sobie, Mateuszu, że ludzie tam żyją, a niektórzy mają się nawet całkiem dobrze. W Stanach wolność słowa, wolność posiadania broni, jakkolwiek kontrowersyjna, czy właśnie brak konieczności wyrabiania dowodu, jeśli nie chcesz, to są takie obywatelskie wolności, tak podstawowe, że wręcz fundamentalne dla Amerykanów. Tymczasem u nas wolności osobiste jakoś nie za wiele dla nas znaczą. Zbyt łatwo je oddajemy za nic. Za chwilę przejdziemy do rozmowy z Markiem Tatą właśnie na temat tych wolności osobistych, obywatelskich, na temat alkoholu i ogromnej pokusy do regulowania wszystkiego ustawą.
Wiesz, moim zdaniem to jest jeszcze zaszłość chyba z czasów socjalistycznych, PRL-u, gdzie każdy musiał mieć faktycznie swój dowód, żeby w razie kontroli nagłej, bez powodu być wylegitymowanym. Dowody się stamtąd wywodzą. Przed wojną w Polsce nie było dowodów tożsamości. No cóż, dziękuję bardzo Mateuszu. Dziękuję również. Posłuchajcie wywiadu. Uwaga, ostrzegam, jest długi. Jest ze mną Marek Tatała, twórca kampanii Legalnie nad Wisłą, a na co dzień Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witaj Marku. Cześć. Ta rozmowa nie ma być o polityce i o politykach. Alchemia nigdy nie była, nie jest i nie będzie o polityce. Raczej o konsekwencjach ich decyzji. Przypomnę pokrótce twoją historię. Marek Tatała, w 2015 ukarany mandatem za spożywanie alkoholu na bulwarach wiślanych w Warszawie. Mandatu nie przyjął, sprawa trafiła do sądów kolejnych instancji, w których konsekwentnie dowodził swoich praw. Po wyroku Sądu Najwyższego został uniewinniony. Udowodnił, że karanie mandatami za spożywanie alkoholu w takich miejscach jak bulwary jest niezgodne z prawem. Na samym początku muszę przyznać, trudno mi będzie zachować obiektywizm podczas tej rozmowy, jako że sam jestem gorącym zwolennikiem legalnego spożywania alkoholu na świeżym powietrzu i kompletnie nie rozumiem, dlaczego, żeby wypić piwo, muszę być zamknięty w czterech ścianach. Może przejdziemy do pierwszego pytania. Obywatel Rzeczpospolitej Polski, gdy dostanie mandat, nawet gdy jest przekonany, że dostał go niesłusznie, przeważnie woli machnąć ręką i zapłacić te 100 zł, sam tak robię. Ty nie przyjąłeś mandatu za spożywanie alkoholu i postanowiłeś bronić swoich racji w sądzie. Odwoływałeś się od wyroku, dopóki sprawa nie trafiła do najwyższej instancji. Co więcej, dość mocno nagłośniłeś całą sprawę medialnie. Wypada zapytać, właściwie dlaczego tak zrobiłeś? Takie początki mojego zainteresowania tematem legalności spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej to był turniej piłkarski Mistrzostwa w Piłce Nożnej Europy Euro 2012 i wtedy zastanawiało mnie, jak to jest, że mamy te restrykcje, właśnie zakaz, taki wtedy też jeszcze jak większość osób myślałem, że dotyczą miejsc publicznych w ogóle, a jednocześnie mamy tysiące kibiców, którzy, co dla mnie nie było żadnym problemem, spożywali sobie alkohol i policja machała na to ręką. I wtedy tak naprawdę zacząłem wczytywać się w samą ustawę, z której dowiedziałem się, z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że w Polsce nie ma zakazu picia w miejscach publicznych, nigdy nie było. A takie przekonanie było? Takie było powszechne przekonanie, a jest zakaz spożywania na ulicach, w parkach i na placach. I mieszkając nad brzegiem rzeki w Warszawie, zacząłem myśleć o tym, co nie jest ulicą, parkiem i placem. I jedno z miejsc, które automatycznie skojarzyło mi się z takim miejscem, które nie jest objęte zakazem, był właśnie brzeg Wisły, więc jakoś naturalnie po tym turnieju zacząłem monitorować po prostu sytuację nad Wisłą i tam z kolei zaskoczyło mnie to, że policja, tak jak była bardzo liberalna dla tych fanów piłkarskich, którzy sobie spożywali w samym centrum Warszawy, Poznania i innych miast, tak regularnie wystawiała mandaty za picie nad brzegiem Wisły i pewnego dnia, w sumie po kilku latach od tego turnieju, sam zostałem zatrzymany przez policję. Kiedy policja chciała mi wręczyć mandat, ja idąc brzegiem Wisły już z dystansu krzyknąłem do nich, bo to był duży radiowóz policji, że panowie, teraz nie jestem na ulicy i legalnie piję, teraz będę do panów wszedł. Panowie stoją na ulicy, ja idę do panów, bo zostałem wezwany, ale nie będę spożywał tutaj alkoholu. I jednocześnie poinformowałem, że włączyłem dyktafon, że ta rozmowa jest nagrywana. Byłeś przygotowany. No miałem telefon w kieszeni, nie spodziewałem się, że zostanę zatrzymany, ale ta interwencja po prostu była dla mnie takim motywatorem do tego, żeby zwrócić im uwagę, panowie, na jakiej podstawie mnie chcecie ukarać. I w dyskusji z tą policją wyszło, że oni faktycznie przyznali mi rację, że nie ma tutaj ulicy, parku i placu w miejscu, gdzie stałem. Tam pojawiła się jeszcze informacja w ustawie o tym, że samorząd może zakazywać, ale no nie byli w stanie mi wskazać jakiejś uchwały Rady Miasta, która by zakazywała picia w miejscu, gdzie to zdarzenie miało miejsce. I w końcu no, puścili mnie wolno. Pouczyli mnie, ale ja powiedziałem, że nawet pouczenia nie przyjmuję, bo nie było podstawy, żeby mnie nawet pouczyć. Tak? Po prostu nie zrobiłem niczego niezgodnego z prawem. I wtedy już tą sprawę jakoś medialnie nagłośniłem, co doprowadziło do komentarzy i Straży Miejskiej i Policji, która wtedy stwierdziła, że na jednym brzegu można pić alkohol, a na drugim brzegu pić nie można. Co ciekawe, całe to zdarzenie, o którym właśnie opowiedziałem, miało miejsce na tym brzegu, na którym oni twierdzili, że nie można pić alkoholu, stwierdzając, że jednak te bulwary są ulicą, ponieważ posiadają nazwę, ponieważ według słownika języka polskiego to ulica. Ale od tego zaczęła się tak naprawdę ta moja batalia. No i później już kolejnym krokiem był ten etap, który był, myślę, o wiele głośniejszy medialnie, czyli moment, w którym ja faktycznie
Znalazłem się nad brzegiem Wisły po to, żeby przy straży miejskiej lub policji wypić ten alkohol i po kilku próbach spożycia, gdzie nie udało mi się dostać mandatu, bo policja nie chciała mi go wystawić, w końcu doczekałem się takiego patrolu, który mandat zdecydował się wystawić, którego ja nie przyjąłem. Dobrze, dlaczego? Nie przyjąłem mandatu dlatego, że uznałem ponownie, że nie jestem na ulicy i tutaj w dyskusjach z patrolami było takie przekonanie tych patroli policji, nawet że oni sami nie do końca wiedzą, jak to prawo interpretować, że mają jakieś takie przykazania z góry, że ta cała przestrzeń nad Wisłą, betonowe nabrzeże jest bulwarem, więc jest ulicą, bo według słownika bulwar to szeroka, zadrzewiona ulica. No ale kilka patroli też nie było skłonnych, żeby mnie karać mandatem. Też miałem tam kamerę czy telefon, który nagrywał, więc być może to też ich trochę peszyło, bo wiedzieli, że to jest ktoś, kto nie będzie właśnie tak pokornie przyjmował kary, tylko będzie z nimi dyskutował. No ale w końcu kolejny patrol stwierdził, że to jest ulica, że mogę mandatu nie przyjąć, jeżeli tego chcę. Co ciekawe, chcieli mnie też ukarać za usiłowanie spożycia, na co ja nalegałem, że ja nie chcę być karany za usiłowanie, ja chcę być, jeżeli już, to ukarany za spożycie. Bo to można ukarać za usiłowanie spożycia? Tak, w polskim kodeksie wykroczeń jest też kategoria usiłowania popełnienia jakiegoś wykroczenia, za co jest inna kara, chyba nawet mniejsza, więc być może chcieli zrobić dobrze, ale ja, myśląc o moim portfelu, ale ja się upierałem, że chcę być ukarany za spożycie, ponieważ chcę, żeby sprawa sądowa dotyczyła spożycia, a nie usiłowania. No właśnie, bo chciałeś tego, żeby była sprawa sądowa. Tak, chciałem nie przyjąć tego mandatu, no więc żeby faktycznie było to spożycie, bo patrol policji twierdził, że on nie widział, jak ja spożywałem alkohol, tylko widzi, że stoję z otwartym piwem, to powiedziałem, że teraz państwo widzicie i przy nich jeszcze spożyłem ponownie ten alkohol, który miałem w ręce. I od tego się zaczęło. Ta sprawa trafiła najpierw do komendy rejonowej w Śródmieściu, gdzie musiałem się najpierw zgłosić jeszcze na przesłuchanie jako osoba, która nie przyjmuje mandatu. No i policja skierowała tą sprawę do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście, gdzie następnie już odbywała się pierwsza rozprawa. Jaki był cel doprowadzenia do rozprawy sądowej? Ja w wielu komentarzach ze strony na przykład władz miasta słyszałem o tym, że no oni też mają związane ręce, że policja to podlega pod ministerstwo, straż miejska teoretycznie jest miejska, ale oni też nie mogą im narzucać, jak mają interpretować prawo i że to tylko sąd może to zrobić. No to wziąłem sobie te słowa do serca przedstawicieli władz miasta i też stwierdziłem, że to właśnie sąd może rozstrzygnąć. W dalszym ciągu nie odpowiedziałeś mi na pytanie, właściwie co było przyczyną tego, że chciałeś pójść do sądu? Czy ty chciałeś udowodnić coś policji, coś miastu, czy chciałeś po prostu wyjaśnić sprawę publicznie? Co ci przyświecało? Jaki cel? Przede wszystkim jako osoba, która mieszkała nad Wisłą i obserwowała te osoby, które tam alkohol spożywały i czasami też dostawały za to mandaty, uderzało mnie właśnie to, że policja daje te mandaty, a ta sytuacja prawna jest co najmniej niejasna. Policja, wydawało się, nie ma żadnych wątpliwości i chciałem pokazać, że ta interpretacja właśnie nie powinna być taka, jaką miała policja. To, co mi też wydawało się dość zaskakujące, to, że obserwując sytuację nad Wisłą, miałem wrażenie, że jest taka selekcja łatwych przypadków, to znaczy te patrole podchodziły często do jakichś grup studentów. Zrobiłem kiedyś zdjęcie patrolowi policji, który spisywał parę, która przyszła tam na randkę i miała butelkę wina i nawet szklane kieliszki. To też mnie uderzyło w takim kontekście, że tam też faktycznie pojawiają się grupy osób, które są agresywne, nie wiem, spożywają alkohol w bardzo dużych ilościach, się źle zachowują, ale tam przy takich miejscach nie widziałem już patroli policji, która byłaby chętna, żeby w tych sprawach interweniować. To, co mnie też osobiście boli, to generalnie cały polski system prawny, który jest niezwykle skomplikowany, jest masa przepisów, które są wzajemnie sprzeczne, które trudno zrozumieć. Tym też zajmujemy się tutaj w fundacji, pokazując różne tego typu sprzeczności czy absurdy prawne. I uderzyło mnie to, że nawet w tych przepisach, które no są też zrobione pod kątem zwykłych ludzi, tak żeby oni wiedzieli, czy mogą pewne rzeczy robić, czy nie. Tak? Mówimy tutaj o kodeksie wykroczeń i o ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, że one są na tyle niejasne, że zwykły obywatel, który chciałby pójść i się gdzieś napić alkoholu,
czyta ustawę i nie wie, czy może, czy nie może, tak? Więc chciałem jakoś dla szerszego grona mieszkańców wyjaśnić te przepisy prawne. Jasne, czyli z jednej strony chciałeś coś wyjaśnić, a z drugiej strony jednak się ująłeś za tymi, jak powiedziałeś, chociażby zakochanymi, którzy chcieli się napić wina. Takie małe bohaterstwo obywatelskie. Mógłbyś w Stanach zostać bohaterem, oni tam kochają nie tylko procesy sądowe, ale jednostki, które walczą o prawa obywatelskie. Jakieś legendarne postacie typu Rosa Parks czy Harvey Milk doczekały się swoich filmów. Może ty byś chciał zostać takim bohaterem walki o prawa alkoholu w Polsce? Może byś się doczekał swojego filmu? Na pewno sama sprawa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie właśnie nie tylko mediów, tylko samych osób przebywających nad Wisłą i nie stałem się nagle jakąś osobą, nie wiem, rozpoznawalną z tego powodu. Nie miałem problemu z tym, że nie wiem, wszedłem nad Wisłę i nagle przychodziły do mnie tłumy osób, ale jeżeli już ktoś się dowiedział faktycznie, że ja jestem tą osobą, która walczyła, to napotykałem bardzo dużo życzliwych reakcji, podziękowań czy zadowolenia z tego, że ktoś tą walkę zdecydował się prowadzić, bo faktycznie to, że ja walczyłem w mojej jednostkowej sprawie, miało ogromne znaczenie dla, można powiedzieć, dziesiątek tysięcy osób, bo taka jest skala tego zjawiska w piątki i soboty wieczorem nad Wisłą. Poza tym pamiętajmy, że to nie był też problem tylko Warszawy, bo w innych miastach również są rzeki i również była ta dyskusja, czy na brzegu rzeki można pić. Faktycznie w wielu miastach Polski samorządy wprowadzały już wcześniej uchwały, które zakazywały spożywania na przykład bulwarach nadwiślańskich, na przykład w Krakowie. Ale już w Poznaniu takiego zakazu też nie było i myślę, że ta moja walka też pomogła władzom Poznania, jakimś tam funkcjonariuszom policji i mieszkańcom zrozumieć, jak te przepisy wyglądają. Więc z jednostkowej batalii zrobiła się sprawa w interesie dużej grupy mieszkańców Polski. Zrobiło się głośno, to niewątpliwie. Sąd Najwyższy przychylił się do twoich argumentów. Zwyciężyłeś sprawę generalnie z aparatem państwa, bo wytoczyłeś sprawę policji. Jednakże za chwilę, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w reakcji na ten wyrok, państwo wprowadziło odgórny zakaz spożywania w miejscach publicznych. Czyli wygrałeś bitwę, a przegrałeś wojnę? Czy ta wojna dalej trwa? Przede wszystkim dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że sprawa dotarła aż do Sądu Najwyższego. Na szczęście nie poddałem się w pierwszej instancji, której sprawę przegrałem. I tam pominięto wiele elementów, w tym przede wszystkim ten, który ma znaczenie właśnie nie tylko w mojej jednostkowej sprawie, tylko z punktu widzenia nas wszystkich obywateli, którzy są narażeni na różne konsekwencje wynikające z kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego, a mianowicie to, że kiedy wątpliwości są jak interpretować te przepisy, one powinny być interpretowane na korzyść tego, który potencjalne wykroczenie czy jakieś przestępstwo popełnia. Tak sąd pierwszej instancji mnie nie potraktował, ale zwrócił na to uwagę sąd drugiej instancji. To, co było ważne w tej decyzji Sądu Najwyższego, to było przede wszystkim to, że tam również w argumentacji nie odnoszono się tylko i wyłącznie do mojej jednostkowej sprawy, ale pojawiały się te argumenty pokazujące, że to jest sprawa z takiego szerszego zakresu wolności obywatelskich, także praworządności i stosowania prawa. Przypomniano tam regułę, która myślę, że powinna być dla nas wszystkich ważna, to znaczy, że obywatelom czy mieszkańcom generalnie Polski, bo to też przecież dotyczy obcokrajowców, na przykład mieszkańców, wolno wszystko to, czego prawo wyraźnie nie zakazuje, a organom władzy publicznej, w tym przypadku policji, wolno tylko to, na co prawo im jasno zezwala. I myślę, że te słowa Sądu Najwyższego w kontekście sprawy, która może wydawać się błaha, takiego jak piwo nad Wisłą, były dla mnie dość ważne, bo pokazywały ten szerszy kontekst sprawy właśnie w świetle wolności obywatelskich, praworządności, a nie tylko chęci, nie wiem, napicia się alkoholu nad rzeką, morzem czy w innym miejscu. Kiedy po postanowieniu Sądu Najwyższego zostałem uniewinniony, faktycznie była taka radość. Policja, Straż Miejska przestały wypisywać te mandaty nad Wisłą w Warszawie. No i wydawało mi się, że faktycznie sprawa jest dość jasna i wiadomo, jak te przepisy stosować. Stąd zaskoczeniem było dla mnie to, że politycy wpadli na pomysł, żeby wprowadzać kolejny zakaz, to znaczy rozszerzyć ulice, park i plac na miejsca publiczne. No i ta ustawa była w jakiś sposób też przez część osób interpretowana jako taka reakcja na otworzenie pewnej takiej furtki wolności przez decyzję sądu dotyczącą spożycia alkoholu. Pamiętajmy też, że to był też szerszy pakiet regulacji dotyczących alkoholu. To nie było tak, że tylko zajmowano się tą moją sprawą. Tam w tej ustawie
nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości wprowadzono więcej przepisów, które w jakiś sposób regulują jeszcze silniej sprzedaż, konsumpcję alkoholu w Polsce. No i wprowadzono na szczęście też tą jedną furtkę, o której warto przypomnieć. To znaczy, że samorządy w tej chwili mogą tworzyć strefy legalnego spożycia, takie zwolnione z obowiązywania tego zakazu. To rozwiązanie oczywiście jest dobre, ale próbowałem pokazać także politykom, którzy ten zakaz popierali, że można to rozwiązać w inny sposób, to znaczy znieść całkowicie zakaz spożywania na ulicach, w parkach i na placach i wprowadzić w ustawie furtkę dla samorządów, które mogłyby tworzyć takie miejscowe, lokalne zakazy w strefach konkretnie określonych, tak żeby uniemożliwić samorządom zakazywanie spożywania na terenie na przykład całej gminy, tak, czy całego miasta, ale żeby w ogóle przekazać tą kompetencję władzom samorządowym, władzom lokalnym, bo wydaje mi się to absurdalne, żeby politycy z poziomu Sejmu Warszawy decydowali o tym, gdzie można, gdzie nie można spożywać alkohol, na przykład w Szczecinie, w Białymstoku czy w Sanoku. Powiedziałeś o rozszerzeniu ustawy. Mamy zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, mamy ograniczone reklamy alkoholu, mamy teraz dzięki tej nowej nowelizacji limitowane godziny sprzedaży, które może wprowadzić samorząd. Ogranicza się liczby punktów sprzedaży alkoholu, zakaz sprzedaży alkoholu przez internet, konieczność zdejmowania alkoholu z witryn w Warszawie. Dostępność alkoholu obcina się każdą możliwą metodą, konsekwentnie od lat, niezależnie od tego, kto nami rządzi. Czy to jest metoda salami? Do czego tak naprawdę dążymy? Do prohibicji? Myślę, że na szczęście prohibicja jeszcze w najbliższej przyszłości nam nie grozi. I mam nadzieję, że papierosy w dużej mierze zostały w ten sposób wyeliminowane. Tak, znaczy na pewno podąża się pewną ścieżką, także którą wcześniej postępowano w kontekście tytoniu. Mam nadzieję, że większość polityków, urzędników, którzy się tym tematem zajmują, są świadomi, do czego doprowadziła prohibicja alkoholowa w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że też bardzo dobrym przykładem negatywnych skutków bardzo restrykcyjnych przepisów jest polityka, tak zwana polityka antynarkotykowa prowadzona na całym świecie, która prowadzi nie tylko, że jest nieskuteczna, ale ma też gigantyczne koszty społeczne, których może nie widzimy w Polsce, ale tych ofiar, nie wiem, w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych, masa osób, które są w więzieniach, które po prostu no, nie powinny w tych więzieniach być, tak, rujnuje się ludziom życie i prohibicja nie działa, więc nie zadziała też w tym przypadku. To, z czym mamy do czynienia, to faktycznie regularny wzrost regulacji dotyczących alkoholu, ale też innych substancji, papierosy, teraz e-papierosy, które są w dość absurdalny sposób traktowane, tak samo jak zwyczajny tytoń. To też dotyczy jakichś rzeczy spożywczych, tak? Mamy regulacje w różnych krajach dotyczące na przykład jakichś dodatkowych podatków od słodkich napojów, od cukrów w słodyczach i którzy nas zabija dużo bardziej niż alkohol, statystycznie. Tak, ale myślę, że to jest taki szeroki trend widziany w Polsce, ale też w różnych miejscach w Europie i na świecie, tego, że politycy wychodzą z przekonania, że oni wiedzą lepiej, co jest dla mieszkańców dobre, a co jest złe i regulują różne obszary życia, co wydaje mi się bardzo złym podejściem, bo to jednak człowiek powinien o wiele bardziej decydować o tym, co robi w życiu. I ten poziom wolności jest też o tyle ważny, że on buduje u nas też taką naturalną odpowiedzialność za nasze życie. Pozbawiając ludzi wolności dotyczącej nawet spożywania alkoholu czy tytoniu, też się w jakiś sposób niszczy i zabija w człowieku poczucie własnej odpowiedzialności za swoje zdrowie i życie. I to bardzo mnie boli. Jako Fundacja FOR jesteśmy też partnerem czegoś, co nazywa się po angielsku The Nanny State Index, czyli taki indeks państwowego paternalizmu, takiej nadopiekuńczości państwa. I on właśnie zajmuje się regulacjami dotyczącymi alkoholu, tytoniu, e-papierosów i spożywczych różnych rzeczy. I to, co widzimy, to w kolejnej edycji, bo już była druga edycja tego rankingu, pozycja Polski wzrosła, a im jest się w tym rankingu wyżej, to znaczy,
że państwo jest coraz bardziej przeregulowane. To, co jest ciekawe i taki wniosek z tego rankingu, który można znaleźć też w internecie właśnie pod hasłem Nanny State Index, to, że nie ma jasnej korelacji pomiędzy restrykcyjnością przepisów, a różnymi zjawiskami, które pewnie robią wrażenie na części, nie wiem, polityków czy opinii publicznej, na przykład dotyczącymi zachorowań, spożywania alkoholu, spożywania tytoniu, że są kraje, w których są przepisy bardzo restrykcyjne, a to spożycie nadal jest alkoholu na przykład wysokie. Są kraje, w których jest bardzo liberalne prawo i nie doprowadziło to do jakiegoś rozbicia narodu. Tak? Czy że jest o wiele więcej rzeczy, które wpływają na to, co i w jaki sposób konsumujemy, bo pamiętajmy, że to nie tylko ilość spożycia, tylko to na przykład jaki alkohol pijemy ma znaczenie, w jaki sposób go konsumujemy, niż tylko państwowe regulacje. Co więcej, większość z nich jest często bardzo mało skuteczna albo nawet kontrskuteczna i prowadzi do różnego rodzaju innych negatywnych zdarzeń. To wydaje mi się ważne, żeby z tymi nadmiernymi regulacjami walczyć, bo one do niczego dobrego nie doprowadzą, a mogą mieć właśnie negatywne skutki, których niektórzy politycy nie są nawet w stanie sobie teraz wyobrazić czy przewidzieć, dlatego że też nie myślą w długim horyzoncie czasowym o pewnych zjawiskach, na przykład tego zjawiska osłabiania po prostu ludzkiej odpowiedzialności za to, co robimy. W tym rankingu pokazujemy też na przykład kraje, w których przepisy są o wiele bardziej liberalne, to co ciekawe są kraje, które z nami graniczą. Niemcy, no Czechy, kraje, gdzie są dość liberalne przepisy dotyczące na przykład alkoholu. Również produkcji alkoholu. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście my jesteśmy tak bardzo różni od Czechów, skoro tam można na przykład uprawiać marihuanę, destylować alkohol, a jakoś ci Czesi wszyscy nie stoczyli do rynsztoka, jakoś żyją, mają się dobrze, chyba mają wyższy dochód niż my. Tak, to niestety właśnie pokazuje, że tworząc regulacje dotyczące alkoholu, ale też innych substancji, często mamy niewiele, one mają wspólnego z myśleniem, nie wiem, o jakichś realnych danych i też powiązaniach tych danych z jakimiś właściwymi wnioskami, i tylko to jest robione strasznie, myślę, pod wpływem z jednej strony jakieś emocji, bo po prostu alkohol się części politykom źle kojarzy albo papierosy się kojarzą. Chłopiec z dobicia troszkę. Tak, taki chłopiec z dobicia, a po części jednak z dość silnych nacisków różnego rodzaju organizacji, które jako klucz swojej działalności przyjęły zwalczanie na przykład alkoholu. No właśnie, to powiedz, kto tak naprawdę zyskuje na tych przepisach ograniczających spożycie, dostępność alkoholu? Czy zyskuje na tym przeciętny Kowalski? Po pierwsze, większość z tych przepisów nie przynosi jakichś realnych korzyści. Po co je zmieniać zatem? Nam wszystkim. To, co jest warte podkreślenia, to, że mamy na przykład Państwową Agencję Zwalczania czy Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest państwową agencją finansowaną z pieniędzy podatników, której celem jest zwalczanie generalnie alkoholu, i to takie zwalczanie na wszelkich frontach, nawet jeżeli ich argumenty nie mają żadnego sensu i są podważane przez inne osoby, które się zajmują alkoholem. Ja miałem okazję dyskutować w radiu z jedną z pań z tej agencji państwowej, która oczywiście była przeciwna dostępowi do alkoholu, spożycia alkoholu nad brzegiem Wisły, w różnych miejscach publicznych. A jednocześnie rozmawiałem z innym ekspertem dotyczącym uzależnieniami, akurat w Telewizji Polskiej w Pytaniu na Śniadanie. I tamten ekspert mówił z kolei o tym, że akurat te kwestie dotyczące spożycia miejsc mają niewielkie znaczenie dla osób, którymi on się realnie zajmuje, osób poważnie uzależnionych od napojów alkoholowych, które mają z tego powodu problemy zdrowotne. Zawsze pokazuję przykład krajów skandynawskich, które mają taki wizerunek krajów, gdzie ta śruba jest dociśnięta faktycznie bardzo mocno i faktycznie, jeżeli chodzi o dostępność alkoholu, te przepisy są bardzo restrykcyjne. Ale jeżeli już ktoś kupi sobie to piwo i znajdzie sklep, gdzie może je kupić, czy cydr, czy inny napój, z którym będzie się chciał wybrać w przestrzeń publiczną, żeby go spożyć, to tam przepisy są już dość liberalne. Tak? W Sztokholmie jest wiele miejsc, gdzie swobodnie można się alkoholu w przestrzeni publicznej napić. Tak podobnie jest w wielu miejscach w krajach skandynawskich. Co więcej, z doświadczeń osób, które tam mieszkają, wynika, że policja raczej pełni tam rolę informacyjną. To znaczy na przykład podchodzą i mówią, przepraszamy, tutaj państwo nie mogą wypić, ale mogą państwo pójść do tamtego parku, tam można już alkohol spożywać, a nie ścigania i, nie wiem, wyskakiwania z krzaków, żeby komuś wypisać mandat. Nie mają limitu mandatów policjanci, widocznie, tak jak w Polsce.
Pewnie tutaj też te przepisy się różnią, ale jeszcze wracając do pytania, kto na tym korzysta, no wydaje mi się, że jest jakaś próba taka zbijania kapitału politycznego na takim przekonaniu, że my, regulatorzy, wiemy lepiej, co jest dobre dla obywateli i dzięki temu będą oni zdrowsi, będą oni lepiej się zachowywać i rozwiążemy tym wszystkie problemy. Dla mnie to jest dość absurdalne podejście polityków, bo z jednej strony walczą oni różnymi regulacjami, na przykład z alkoholem czy tytoniem, a z drugiej myślę, że o wiele trudniej by się im prowadziło różnego rodzaju działania polityczne i składanie różnego rodzaju obietnic politycznych, gdyby nie akcyza i różnego rodzaju inne podatki, które są już i tak dość wysokie nakładane i na alkohol, i na przykład produkty tytoniowe. I to jest ważny składnik polskiego budżetu, ale też budżetu wielu innych państw, więc mamy tutaj do czynienia trochę z takim rozdwojeniem postaw, bo z jednej strony zwalcza się z alkohol, ale z drugiej chciałoby się otrzymać jak najwięcej pieniędzy z podatków, które nakłada się na tego różnego rodzaju substancje. Mam pytanie takie dość fundamentalne, które być może powinno paść na początku. Ono jest bardzo proste. Dlaczego w ogóle ktoś ma za mnie decydować, kiedy i gdzie mam na przykład wypić piwo? Czy za 10 lat nie okaże się, że nasze państwo będzie chciało regulować, gdzie i kiedy mam spożyć bułkę z serem? Bo dla mnie to jest takie same ingerowanie w moją prywatność. No, wspomniałeś o tym trendzie, więc myślę, że ten trend generalnie w Europie jest taki zaostrzający. Ja ostatnio czytałem o pomysłach brytyjskich, że teraz będą limity dotyczące otwierania punktów z fast foodami ileś tam metrów od szkół, tak, że nie może być za blisko ten fast food, co w niektórych miastach by oznaczało, że trzeba w ogóle pozamykać większość tych barów z szybkim jedzeniem. I to jest robione, żeby zwalczać otyłość, tak, chociaż żadne dane, co więcej, badania, które przeanalizowali eksperci tutaj z zaprzyjaźnionej z nami fundacji, pokazują, że w ogóle nie ma żadnego związku z bliskością tych punktów do szkół, tylko to tak emocjonalnie buduje takie przekonanie polityków, że my coś robimy z tym problemem, że jest jakiś problem i działamy. Czyli chcesz powiedzieć, że oni wiedzą lepiej ode mnie, czego ja chcę? Oni myślą, że wiedzą lepiej i myślą, że jeżeli myślę, że jest takie przekonanie... To dla mnie, dla mojego dobra. Tak, to jest dla dobra mieszkańców, wyborców, a po drugie jest takie przekonanie, że oni muszą zawsze coś zrobić. Znaczy, jeżeli jest jakiś problem, jakieś zjawisko, to oni muszą jakoś zareagować. Widzimy to wielokrotnie, kiedy dzieje się jakaś czasami tragiczna rzecz w Polsce i od razu jest potrzeba, od razu, że trzeba uchwalić jakąś ustawę. Ja kojarzę na przykład dość dobrze sprawę tragicznego wypadku, który miał miejsce na Pomorzu, gdzie osoba kierująca pojazdem potrąciła kilka osób. Ta osoba była pod wpływem alkoholu, też wykryto w krwi jakieś inne substancje odurzające i od razu rozpętała się dyskusja, to wprowadzajmy, nie wiem, alkomaty obowiązkowe w samochodach, tak? Znaczy wprowadźmy jakąś ustawę, która rozwiąże ten problem, bo zdarzyło się jakieś tragiczne zdarzenie. Dlaczego nie zakazać samochodów? Tak, Tak niestety to czasami wygląda, ale wydaje mi się, że to jest właśnie wynika z takiej potrzeby zrobienia czegoś. Tak samo było z dopalaczami, które kiedy nagle zaczęło się o nich robić głośno, od razu pojawiła się grupa polityków, nie musimy pozamykać te wszystkie sklepy, coś z tym zrobić, rozszerzać tą listę substancji zakazanych, a jak widzimy parę lat po wprowadzeniu tych ustaw, nadal słyszymy o przypadkach, kiedy ktoś się zatruł jakąś niesprawdzoną substancją kupioną przez internet, od jakiegoś dealera, w jakiś inny, bardziej podejrzany sposób. Sklepów nie ma, ale w internecie jest tego więcej niż kiedykolwiek. Tak, więc znów politycy chcieli, myślę, pokazać tak pod publiczkę, że patrzcie, my jakoś rozwiązujemy problem i to nasze rozwiązanie na pewno sprawi, że świat będzie lepszy. Tak samo jest w kontekście alkoholu. Wielokrotnie przecież pojawiają się obrazki dość nieprzyjemne dla oka, czyli bałaganu, śmieci, które znajdują się nad Wisłą po piątkowej czy sobotniej imprezie, która tam trwa i gdzie bawi się faktycznie kilkanaście tysięcy osób i to są obrazki, które mnie też oburzają jako mieszkańca Warszawy, to, że część osób nie potrafi po sobie posprzątać. No i wtedy często jest to łączone, patrzcie, to jest skutek właśnie liberalizacji przepisów, że ten Marek Tatała walczył o ten alkohol i teraz patrzcie, do czego on to doprowadził. Tak? Tylko wtedy moje pierwsze pytanie jest, okej, a 3 lata temu, 4 lata temu, 5 lat temu, kiedy w powszechnym przekonaniu był zakaz, to ci ludzie tam nie pili, nie śmiecili, zachowywali się inaczej, a może w ogóle jest teraz lepiej? Czy ktoś zbadał na przykład, czy to nie jest tak, że kiedyś było 3 razy gorzej, tych śmieci było jeszcze więcej, potem miasto zainwestowało w infrastrukturę, były akcje edukacyjne,
operacyjne i są pewne postępy. Na te pytania nikt nie odpowiada, tak? Jest takie proste myślenie, że są śmieci, to rozwiążemy to kolejną regulacją i one nagle sprawią, śmieci, że śmieci znikną. Piją alkohol, alkohol oznacza śmieci, czyli wynikałoby z tego, że w lesie te śmieci, które leżą, również wrzucają alkoholicy, tak? Więc to takie po prostu pokazuje łączenie dwóch rzeczy, które się zupełnie nie łączą. Ludzie śmiecą, bo po prostu się nie nauczyli, żeby sprzątać po sobie, a nie dlatego, że piją alkohol. Tak, no i myślę, że znajdziemy właśnie bardzo wiele przypadków osób, które nie spożywając alkoholu robią również bardzo śmiecą złe rzeczy w przestrzeni publicznej, łącznie ze śmieceniem. I tutaj to jest takie szukanie na siłę prostych rozwiązań, że teraz my politycy wprowadzając jakiś zakaz, rozwiążemy problem, a tak nie będzie. Gdyby nie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące liberalizacji przepisów, to przecież ci ludzie i tak by tam pili, tak? Gdyby faktycznie ten zakaz tam na twardo obowiązywał, to te kilkanaście tysięcy osób by piły tam pomimo tego zakazu. I teraz na przykład w jaki sposób lokalny samorząd ma dyskutować na Radzie Miasta o dostarczaniu tam infrastruktury w postaci, nie wiem, koszy na śmieci, toalet, skoro to jest nielegalne, to po co my tam w ogóle, czy powinni, nie wiem, zamknąć oczu i udawać, że tego zjawiska nie ma, no bo to jest nielegalne, to nie będziemy przecież do nielegalnej konsumpcji dostarczać śmietników, żeby ludzie mieli gdzie wyrzucić te butelki czy puszki. Więc tutaj tworzy się masa absurdu przez właśnie budowanie takich prostych skojarzeń. Coś nam się kojarzy źle, nie wiem, alkohol, papieros, skręt, bo kojarzy się z jakąś, nie wiem, na przykład złymi zachowaniami, bo ktoś przy nadmiernym spożyciu faktycznie coś złego zrobi, ale należy, żeby rozwiązać problem, wszystkim wprowadzić jakiś zakaz i to w przekonaniu polityków ma problem rozwiązać, a potem się okazuje, że się nie rozwiązało problemu, więc się wprowadza kolejny zakaz i kolejny zakaz i faktycznie dochodzi do takiej lawiny, która na samym końcu gdzieś ma tą prohibicję, do której nigdy się nie dochodzi, ale tak naprawdę nie rozwiązuje się żadnych realnych problemów. Dlaczego zgadzamy się w Polsce na tego typu dziwne konstrukty prawne? Mówiliśmy o Czechach, w których podchodzi się do pewnych rzeczy dużo bardziej liberalnie i nic się złego nie dzieje. Polacy są, uważa się, że są bojownikami o wolność. Również potrafią dochodzić swoich spraw, czy na arenie międzynarodowej, czy wykłócając się w Biedronce o 5 groszy. Jak to jest, że jeśli nam się ewidentnie ogranicza wolność takimi przepisami, przechodzi to bez większego echa? Wydaje mi się, że bardzo wiele tych dyskusji o alkoholu w kontekście też tworzenia prawa jest budowana na różnego rodzaju stereotypach. Ja wielokrotnie słyszałem taki stereotyp, że Polacy to są jakimiś największymi pijakami w Unii Europejskiej. A jak się popatrzy na dane, to my tam nawet nie jesteśmy w pierwszej trójce, czy nawet w pierwszej piątce. Gdzieś o ile ostatnie dane, chyba to jest gdzieś środek stawki. Więc to nie jest tak właśnie, że jest taki wizerunek Polaka, pijaka, alkoholika, który jest wizerunkiem fałszywym. Być może on jest zbudowany, nie wiem, na jakichś doświadczeniach historycznych. Więc jest bardzo dużo stereotypów, które są szkodliwe o tyle, że na ich podstawie potem próbuje się budować polityki, które nas realnie uderzają. Wydaje mi się też, że jednak jest duże takie przekonanie, Polacy są jacyś gorsi, to znaczy ja często słyszę takie argumenty, że Polacy nie są gotowi na wolność w zakresie na przykład spożywania alkoholu, tak? A Czesi są lepsi od nas w jakiś sposób? No Słowacy, nie wiem, Niemcy, gdzie przepisy są bardziej liberalne? Myślę, że nie i myślę, że to są takie próba budowania dość emocjonalnych, opartych na stereotypach argumentów po to, żeby właśnie argumentować pewne polityki, a robienie tych polityk ma na celu pokazanie, że my coś robimy, bo być może wydaje się niektórym politykom, że jeżeli oni coś robią, to w jakiś sposób w oczach wyborców pokazuje, że oni robią to, że wykonują jakąś pracę, tak? A czasami najlepszą rzeczą, którą może zrobić polityk, jest faktycznie nie zrobienie niczego, tylko po prostu pozwolenie pewnym procesom naturalnie się rozwijać. To, co wydaje mi się na przykład jest rzeczą, o której też niewiele się mówi, to jak na przykład zmieniła się konsumpcja alkoholu w Polsce od lat, nie wiem, 80. do dziś. Jak zmieniła się jej struktura, tak? To już jest o wiele mniej, nie wiem, wódki, a są inne alkohole, tak? Wróciliśmy do piwa, które... Tak, wróciliśmy do piwa i to nie wydarzyło się tylko, albo niewielkie znaczenie miały dlatego regulacje prawne, tak? Po prostu zmieniły się zwyczaje, zmieniły się jakieś zachowania ludzkie, dostępność alkoholu, są różnego rodzaju, wiadomo, ludzie są podatni na reklamy, na marketing, spożywają to, co jest aktualnie modne i faktycznie ta konsumpcja się zmieniła.
w sposób, który myślę jest korzystny. Znaczy pijemy dziś o wiele lepiej niż piliśmy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. To, co myślę, że jest też ważne, to że coraz jest większe takie zwracanie uwagi na jakość tego, co pijemy. Stąd ta rewolucja dotycząca najpierw tych piw kraftowych, rzemieślniczych. I to wszystko też nie stało się dlatego, że nie wiem, wyszedł jakiś polityk i wprowadził ustawę, że produkcji piwa rzemieślniczego, tak? To ludzie sami oddolnie stworzyli te małe browary. Ja powiedziałbym, że nawet dlatego, że przepisy odnośnie piwa są nie za bardzo uregulowane dzięki temu. Dzięki temu jest ta rewolucja, bo gdyby zrobiono to, co z cydrem, mogłoby być dużo gorzej. Tak, no to tutaj tym bardziej to pokazuje, jak na wiele zjawisk tak naprawdę ustawodawcy nie mogą mieć wpływu i nawet dobrze, że nie mają, że pewne rzeczy wydarzają się samoistnie. I myślę, że te czynniki kulturowe też mają znaczenie. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby o tych różnych danych dotyczących konsumpcji mówić i pokazywać te zmiany, bo te zmiany są niezwykle ciekawe właśnie przez to, że one nie wynikają z interwencji jakiegoś polityka, urzędnika czy państwowej agencji, tylko wynikają z oddolnych działań producentów i konsumentów, którzy po prostu głosują swoim własnym podniebieniem, tak? Głosują swoim własnym czasami portfelem, ale sami wybierają to, czego chcą konsumować, a dzięki temu też w jakiś sposób zmienia się ta kultura picia w Polsce na moim zdaniem lepsze. Marku, czy ty w jakiś sposób jeszcze zamierzasz starać się o to, żeby prawo odnośnie alkoholu było bardziej liberalne? To, co przede wszystkim teraz starałem się robić, to jako mieszkaniec Warszawy wspierałem różnego rodzaju inicjatywy, które się tutaj pojawiły władz lokalnych, które zliberalizowały przepisy na bulwarach na jednej stronie i na jednej z plaż. Mam nadzieję, że tego będzie więcej. To znaczy, że władze Warszawy, ale też innych miast skorzystają z tej furtki, którą dali politycy na poziomie Sejmu i będą wprowadzać takie strefy spożycia alkoholu. W Warszawie wydaje mi się, że po prostu całe brzegi rzeki, ale też są inne miejsca w Warszawie, w których myślę, że można by spokojnie takie strefy stworzyć. Na przykład jakieś duże parki, Pole Mokotowskie to jest duży park. A się nie napić wina na końcu, prawda? W którym można, jest to na tyle duży park, że można tam zrobić część, w której można spożywać alkohol i część, w której jest to tak jak teraz zakazane i myślę, że można spokojnie pogodzić różne strony, a jednocześnie w części, w której ten alkohol będzie legalny, tak jak jest na bulwarach, tak jak jest na plaży, ale też być może w innych miejscach. Wtedy też miasto ma jasny też sygnał, gdzie może nazwać tak, kierować ruch pijących, pokazywać im, tu możecie się napić, róbcie to tutaj, a nie, nie wiem, pod blokiem, gdzie komuś może to przeszkadzać. Myślę, że to jest wygodne też dla mieszkańców. A z drugiej strony można tam zainwestować w sumie niewielkie koszty w infrastrukturę, która sprawi, że to miejsce będzie też lepiej wyglądało. Bo jeżeli ludzie na przykład na polach mokotowskich piją teraz nielegalnie, no to nie ma też żadnych argumentów za tym, żeby tam, nie wiem, postawić więcej koszy czy postawić jakieś większą liczbę toalet. To, co chciałbym też walczyć i myślę, że ta walka będzie trwała, to właśnie o podobne uchwały w innych miastach. W wielu miastach do tej pory były uchwały samorządu, które zakazywały na przykład spożycia, rozszerzając ten zakaz na ulicach, parkach i na placach, na przykład w Krakowie. Myślę, że w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych to jest temat, który warto, żeby był poruszany. Warto pytać lokalnych kandydatów na radnych czy na prezydentów miast, jakie mają stanowisko na temat tworzenia takich stref. No, obawiam się, że może być w drugą stronę zaostrzymy. Być może tak, no ale są przykłady, no nie, są przykłady Warszawy, gdzie rządzący politycy z jakichś względów stwierdzili, że warto, żeby taką strefę stworzyć. Podobnie w Poznaniu, gdzie też zliberalizowano przepisy. I myślę, że warto po prostu publicznie pytać, wysyłać zapytania do tych kandydatów. I to też sam zamierzam robić, po prostu tworząc taką ankietę, żeby skierować przynajmniej w tych największych miastach na tyle, na ile będę miał czas, takie zapytania do największych komitetów wyborczych, kandydatów na prezydentów, żeby, mam nadzieję, licząc, że przynajmniej część z nich się odniesie i móc wtedy jasno pokazać, jeżeli akurat dla ciebie, wyborca, ta sprawa jest ważna, z szeregu różnych spraw oczywiście, którymi zajmują się samorządy, no to gdzieś uwzględnij je o swojej decyzji wyborczej. Jesienią, kiedy będą wybory samorządowe, to co warto też robić, to pilnować
tych uchwał, które już zostały uchwalone, bo po uchwale, która miała miejsce w Warszawie, od razu po pierwszym, drugim weekendzie już pojawiły się właśnie te obrazki śmieci, to musi być wina tej uchwały, tak? Znaczy od razu łączy się jakieś zjawisko niepożądane ze zmianami prawa, chociaż te śmieci były tam i tydzień wcześniej, kiedy uchwała nie obowiązywała zapewne, tylko wtedy nikt tego nie łączył z uchwałą, więc myślę, że warto po prostu odkłamywać tego typu mity. I rzecz, która też mi się wydaje ważna w takim dłuższym okresie, to jednak walka o jakąś zmianę w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Być może w ogóle napisanie jej całkowicie od nowa, żeby to już nie była ta ustawa, która powstała tak naprawdę w stanie wojennym w latach 80. i była potem wielokrotnie poprawiana. Napisanie jej od nowa w taki sposób, żeby jednak te przepisy były bardziej wolnościowe i bardziej otwarte dla obywateli, żeby mieli oni większe spektrum wolności i możliwości korzystania z własnej odpowiedzialności. Jednocześnie, żeby była mniej uciążliwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy to jeżeli chodzi o handel, czy to jeżeli chodzi o produkcję alkoholu, bo to też jest dla wielu osób ważna branża. Przypominam na przykład te nowe regulacje dotyczące zamykania sklepów w określonych godzinach. Marku, czego ci życzyć? Ostatnie pytanie. Myślę, że przede wszystkim w najbliższym okresie tego, żeby łatwo szła mi promocja idei tego, żeby w większej ilości miast i gmin powstawały te strefy. I myślę, że wszyscy powinniśmy sobie życzyć tego, żeby ich było po prostu jak najwięcej, bo to też cywilizuje zjawisko spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, kiedy to się odbywa legalnie, a nie, że musi być robione w sposób, nie wiem, gdzieś skryty, pochowany po bramach, po jakichś podwórkach. Fajnie było, żeby takie strefy legalnie powstały. No i myślę, że to, co ja sobie bym życzył, to żeby udała się gdzieś w dłuższym okresie taka walka o lepsze przepisy dotyczące generalnie alkoholu w Polsce, aby to ludzie bardziej decydowali o tym, gdzie go chcą spożywać, w jaki sposób chcą go spożywać, a nie odgórnie politycy, i żeby pozwolić pewnym naturalnym procesom na kształtowanie dalej tej kultury spożycia, pozwolić na rozwój polskim przedsiębiorcom, którzy w tej branży działają i myślę, że radzą sobie coraz lepiej. I myślę, że dzięki temu wszyscy będziemy żyć w takiej fajniejszej przestrzeni, gdzie ta jakość konsumpcji alkoholu będzie rosła, a jednocześnie będzie mniej zjawisk, które często negatywnie oceniamy. Ale niech to się dzieje w sposób naturalny, a nie wierzmy politykom, którzy próbują nam wmówić, że jedną ustawą oni w tydzień rozwiążą problem i nagle znikną w Polsce śmieci, nagle ludzie przestaną się teraz, nie wiem, głośno zachowywać w centrach miast, bo nie będzie tam tych sklepów. Był jeden z argumentów twórcy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, który napisał coś takiego, że jak to wprowadzimy, to od razu ludzie będą trzeźwi, będą przychodzić trzeźwi do pracy, wzrośnie dochód narodowy i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, jak się skończyło. Mam nadzieję, że jednak ten trend uda się zatrzymać i w Polsce, i w wielu innych krajach rosnących regulacji dotyczących m.in. alkoholu. I myślę, że o to też warto walczyć właśnie z perspektywy tych wolności obywatelskich, tego, żeby to ludzie decydowali o sobie o wiele bardziej, bo to też buduje taką naszą własną odpowiedzialność za swój los. Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą rozmowę. Życzę Ci tego z całego serca. Będzie to dobre i dla mnie, i dla wszystkich, jeśli to się wszystko uda. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To był długi i mocny wywiad. Siła spokoju płynie od Marka, jednak w środku drzemie w nim dusza prawdziwego wojownika. Tymczasem dla rozluźnienia temat piwowarski. Olek i Janek odpowiedzą na problem nurtujący niejednego piwowara domowego. Jak zrobić świetną New England IPA? Howard Phillips Lovecraft, najznamienitszy mieszkaniec Nowej Anglii, byłby z nich dumny. Przejdźmy zatem do laboratorium. Siemano, witamy Was w kolejnym odcinku Laboratorium. Witam Was Olek i Janek z Browaru Monsters. Cześć. Janku, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? No dzisiaj pomyśleliśmy sobie, że zrobimy taki nowy odcinek, nową formę odcinka, czyli będziemy mówić o konkretnym stylu piwa. I na początek wybraliśmy sobie bardzo modny od roku czy półtora roku temat, czyli New England IPA.
I na początek powiemy kilka słów o historii, później spróbujemy scharakteryzować ten styl, czyli... Bo nie za bardzo jest jakikolwiek opis ani w internecie, ani BJCP jeszcze nie oficjalnie nie wydało tego opisu, więc spróbujemy sobie go to scharakteryzować i powiemy, jak według nas on powinien smakować i jak to wygląda na rynku. A później spróbujemy może nie tyle ułożyć recepturę, co przebrnąć przez każdy element układania receptury i powiedzieć mniej więcej, jak według nas taka receptura powinna wyglądać. No i na koniec jakieś tam tipy, jakie mogą się pojawić problemy z tym i jak je ewentualnie rozwiązać. Mhm. Ale najpierw może zacznijmy od historii i to ty, Olku, masz przygotowane. Tak, mam przygotowane coś o historii, ale na początku chciałem na rozluźnienie jeszcze zadać ci pytanie, czy ty dużo takich piw w tym stylu New England IPA uważyłeś? No kilka już uważyłem, bo lubię generalnie. Mhm. 5 albo 6 warek w sumie i kilka innych około New Englandowych warek też próbowałem robić. Mhm. I co? I rozumiem, że jesteś zadowolony z tych doświadczeń, w sensie smakują ci te piwa i lubisz ważyć to, tak? Tak naprawdę to jedna warka wyszła mi taka, jak chciałem, chociaż może też nie do końca, ale... Wyciągam z każdej kolejnej wnioski i wydaje mi się, że jestem w stanie może zrobić nie idealną recepturę, ale bliską takiej mojej wymarzonej IPie. Okej, okay. No bo wiesz, bo ja nigdy takiego piwa jeszcze nie uważyłem, więc też pewnie się bardzo dużo dzisiaj dowiem. Ale nie, ale piłeś kilka... A nie, no to tak, oczywiście. Nawet mi o wiele bardziej smakuje niż taki West Coast, bo ja za goryczką nie przypadam, więc... No to do goryczki też dojdziemy, czy to... Tak, będziemy mówić o tym, dlaczego, z czego co wynika i dlaczego jest taka, tak, a nie inna goryczka. Czy ona powinna być wysoka, czy niska, mm-hmm, to sobie za chwilę powiemy. No dobra, to po tym wprowadzeniu możemy opowiedzieć sobie przez chwilę o historii, bo ja dzisiaj od rana próbuję znaleźć informacje na temat tego, jaka była historia tego stylu. Skąd w ogóle nazwa? New England IPA oznacza, że to jest IPA pochodzące z Nowej Anglii, czyli takiego terenu w Stanach Zjednoczonych na północnym wschodzie, który nazywany jest Nową Anglią i on graniczy z Kanadą, więc tam niestety najcieplej nie jest. No ale tam narodził się ten styl, można powiedzieć, w browarze The Alchemist i protoplastą tego stylu jest piwo Heady Topper, właśnie z tegoż Alchemista. I John Kimmich, czyli główny piwowar i chyba założyciel Alchemista i właściciel. Założyciel, tak? Tak, okay. Tak. On w którymś momencie z Wielkiej Brytanii sprowadził jakieś drożdże, które właśnie umożliwiły uważenie takiego piwa o takich właściwościach, a nie innych. To za chwilkę sobie powiemy o tym, jaka ta New England IPA powinna być. No i to było parę lat temu. No i od tego czasu te IPy zaczęły się rozprzestrzeniać po całych Stanach najpierw, a potem trafiły do Europy. No i ostatni rok w Polsce to jest boom właściwie na New Englandy. Wszyscy się bardzo jarają tymi IPami, ale jak ktoś kiedyś chce dorwać sobie protoplastę i wzorzec stylu New England IPA, to zachęcamy do spróbowania Heady Topper. Ja nigdy nie piłem, ty piłeś? Ja też nie, też nie piłem. Podobno jest mega. Widziałem, że Tomek Kopiera chyba kiedyś na blogu degustował to piwo, ale już nie pamiętam, co on o nim powiedział. Ono jest w Polsce bardzo trudne do dostania. Pamiętam, że kiedyś na Birgit Madness było... No właśnie chciałem to powiedzieć. Było do spróbowania, można było sobie puszkę zakupić. Tam podobno ludzie się kupili, rzucili się na te Heady Toppery jak w Lidlu na Crocsy, wiesz, przecenione, albo te torebki. No, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład kiedyś zasponsorować tą Alchemię i laboratorium, to zachęcamy do wysyłania nam Heady Toppera. Z chęcią przyjmiemy i będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli umożliwicie nam spróbowanie tego wspaniałego, jak mniemam, piwa. No dobrze, no ale jak ta IPA powinna smakować tak naprawdę? Czym ona jest? Jeszcze takie małe uzupełnienie do tej historii, albo właściwie do nazewnictwa, bo oprócz tego, że mówi się New England IPA, to jeszcze są dwie dodatkowe nazwy. Albo mówi się Northeast IPA i to jest najszersze określenie, tak? Bo określa jakby dość... Położenie geograficzne. Tak, położenie geograficzne. Później jest New England, czyli trochę to się jest zawężone, a jeszcze mówi się czasami Vermont IPA, dlatego że Vermont jest browar The Alchemist i tam powstał jakby pierwsza IPA w tym stylu. Okay. A wiesz w sumie, jakie pierwsze piwo było w Polsce w stylu New England IPA? Pamiętasz, kto to pierwszy zrobił? O kurde, ale to mnie zabiłeś teraz. No.
No wiesz co, znaczy tak naprawdę chyba wtedy oni nie nazwali tego New England IPA, natomiast w tej chwili już na Antapcie jest to piwo sklasyfikowane jako New England IPA i to było, z tego co pamiętam, to chyba była kooperacja pracowni piwa i piwnego podziemia i oni zrobili takie piwo Juicy Wave, ono się nazywało. To nawet pamiętam, że było coś takiego. Na etykiecie była taka pomarańcza na fali jakieś, na desce. A, dobra, już kojarzę. I oni tam wtedy wrzucili, pamiętam, strasznie dużo zestu do tego piwa. Natomiast jakby profil tego piwa był taki, że ono było niskogoryczkowe, bardzo soczyste, właśnie juicy. I wydaje mi się, że to jest takie pierwsze piwo w stylu New England IPA. W Polsce. Okej. Okay. No teraz jest taki zasyp, że właściwie z każdego browaru można tego New Englanda dostać. No tak, tak, tak. Rynek tego chce, to wszyscy ważą. Mm-hmm. Nie ma się co dziwić. No jest to, tak, jest to tak. Bardzo pijalne piwo. Tak, to prawda. No dobra, to możemy chyba przejść do charakterystyki. Tak, no to właściwie jak ono powinno smakować? Czym ono się charakteryzuje? Ja sobie pomyślałem, że może zrobimy to w taki sposób, że przejdziemy przez metryczkę IPS, PD i BJCP, ona wygląda bardzo podobnie i po kolei spróbujemy sobie omówić to, jak ono powinno wyglądać, jak ono powinno pachnieć, jak smakować i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to od wyglądu to chyba zaczynamy. Mhm. Tak, tak, wydaje mi się, że tak, bo to jest dość ważne. Istnieje takie przekonanie, że New England IPA powinien być mętny. Co ty o tym sądzisz? Znaczy ja wiem, że to wspomaga na pewno odczucie w ustach, o którym później będziemy mówić, ta zawiesina, która tam jest, tylko mam wrażenie, że niektórzy źle rozumieją słowo mętny, bo ono ma być mgliste, z tego co ja kojarzę, zamglone, a nie błotniste, nie takie wiesz jak mleko, nie? A często się te New Englandy właściwie razem z gęstwą dostaje jak Eddie. Czy wiesz co, mi się wydaje, że znaczy ja zarówno i klarowną wersję i taką błotnistą nie przeszkadzałaby mi ona. Ja bym jej nie eliminował, o ile zachowane będą inne cechy, no nie? I nie wiem, ale nawet taka crystal clear, taka wiesz jak Pils? Jak no tyskie? Jeżeli ona będzie soczysta i będzie miała takie miękkie odczucie w ustach, to w sumie czemu nie? No, to jest wiesz co, wydaje mi się, że ta mętność to jest wynikowa kilku innych rzeczy i stąd jakby ludzie na to zaczęli zwracać uwagę, bo one są po prostu mętne. Ciężko jest zrobić dobrą New England IPę, która byłaby klarowna. Ale na przykład chyba wydaje mi się, że Pinta to Vermont Ale chyba tak się nazywa, albo Vermont IPA to ich piwo. I ono wydaje mi się, że jest właśnie z tych klarowniejszych. Nie wiem, czy ona jest idealnie klarowna, ale wydaje mi się, że ona jest klarowniejsza i chyba jest całkiem niezłe. Okej. Okay. No w każdym razie nie wiem, co masz na myśli mówiąc błotniste. Czy... No błotniste, czyli takie jak szejki na przykład często się zdarzają, takie błotniste, takie, że wiesz, że wygląda właściwie jakby ktoś żółte mleko ci podał, coś w tym stylu, nie? I tobie to przeszkadza? Nie podoba ci się to? Nie, to jest raczej chodzi o to, że czy to jest wszystko w konwencji utrzymane, wiesz. No bo na przykład na pewno nie podobałoby mi się to, gdyby pływały mi po prostu, widzę, że gluty takie drożdżowe by mi pływały, nie? Nie, to wiadomo, no gluty to nie, ale mi się nawet podoba, jak one są takie totalnie nieprzejrzyste, właśnie takie, jak powiedziałeś, jak żółte mleko trochę. Bo to wzmaga jakby też wizualnie tą soczystość, do której zaraz dojdziemy, no nie? Ja jak widzę takie piwo, to spodziewam się po nim, że ono będzie właśnie takie bardzo miękkie w odczuciu. No właśnie, bo to pytanie jak na odczucia potem w trakcie degustacji ma wpływ wygląd piwa, nie? No, czy nie dopowiadasz sobie pewnych rzeczy w trakcie picia? Bardzo możliwe, no nie? Kurczę, mówi się, że jemy czasami oczami, pijemy oczami też, więc myślę, że to ma duży związek. Dlatego myślę, że większość mętnych piw będzie się wydawała bardziej soczysta, pomimo tego, że być może w odczuciu w ustach z zamkniętymi oczami by smakowała podobnie, no nie? No dobra, no to chyba... No to czyli właściwie podsumowując to ta IPA, ten New England, fajnie by było, gdyby był lekko mętny, zawiesisty, ale wcale nie musi, prawda? No nie musi być, ani nie musi być błotnisty, ani nie musi być... Myślę, że to jest wtórna rzecz, ta klarowność tego, czyli czy nie musimy tego... No tak odczucie w ustach jest najważniejsze i smak, tak, i aromat. Tak. No bo ważne jest, żeby to odhaczyć sobie, że ona ma być jasna, tak? Nie, to nie może być bursztynowe piwo, ani z tym stylu, to ma być jasna, taka złociste piwo właściwie, złocisto zmętnione.
No dobra, to co? Aromat, tak? Aromat jest tak. Drugi w arkuszu PSPD jest aromat, się ocenia ten aromat. No i on, z tego co pamiętam, ma być bardzo mocno owocowy, prawda? No właściwie to piwo ma napieprzać po nozdrzach owocami. I pochodzenie tych owoców ma być i od chmielowe, i od drożdżowe, czyli od pracy drożdży, które powinny coś od siebie dodać, czyli powinny jakieś stworzyć estry, które będą się fajnie komponować z aromatem od chmielenia na zimno amerykańskimi odmianami chmielu, w większości amerykańskimi. A no właśnie, bo to jest też ciekawe, bo z tego co ja rozumiem, to te New Englandy mają być, ten aromat ma być głównie owoców tropikalnych, prawda? On nie może być taki wytrawny, cytrusowy, tylko ma być bardziej w stronę słodkich owoców. Ja mam też takie przekonanie, że New England powinien pachnieć tropikalnie. Natomiast z tych wszystkich opisów, które widziałem do tej pory, które tam powstały i na KPD, na potrzeby KPD naszego i jakaś tam amerykańska wersja tego opisu, to tam to nie jest dookreślone. Tam jest po prostu owocowy napisane, tak? Tak, jest owocowy. Znaczy tam są wyszczególnione też, jaki profil może być tych chmieli. Ale tam jest też nadmieniona cytrusowość. Ona chyba też w opisie dopuszcza właśnie dodatek zestu, co trochę tą tropikalność jakby nie wyklucza, o ile nie narzuca jej, tak? No bo z zestu nie otrzymamy tropików, tak? Tylko raczej cytrusowe aromaty. No tak. Więc ja mam też przekonanie, ja dążyłbym do tego, żeby to były tropikalne aromaty. Natomiast większość opisów nie zamyka się na tropiki, tylko dopuszcza też mocno cytrusowe aromaty. Czyli aromat byłby troszeczkę taki jak w West Coastie, tak? West Coast IPA, tylko bardziej owocowy i jeszcze z dodatkiem estrów z drożdży, tak. Prawda? Czyli jeszcze bardziej intensywny niż w West Coastie, jeżeli w ogóle można... I taki bardziej mi się zawsze wydawał, jak sobie myślałem o tym, słodszy, taki bardziej zaokrąglony niż w West Coastie. W West Coastie to jest taki ostry ten aromat zwykle, prawda? Taki uderzający, a tutaj on powinien być taki przyjemny, taki okrągły, zaokrąglony. Tak, o ile można mówić o aromacie, że jest okrągły, ale ja wiem, o czym ty mówisz. No tak. No dobra, a te słodowe aromaty? Znaczy, widzisz, to ciężko jest zrobić piwo, które w ogóle nie będzie słodowe, tak? No skoro głównym składnikiem piwa jest słód zaraz po wodzie, no to trudno, żeby ich w ogóle nie było, natomiast zdecydowanie aromat ma być zdominowany przez chmiel, przez aromaty owocowe. I ja myślę, że trzeba dążyć do tego, żeby słodowość była jak najbardziej ukryta. A jeżeli ona ma być, to ona ma być taka czysta, taki aromat słodu pizneńskiego raczej. Raczej nie szedłbym w herbatniki, choć na początku jak tworzyłem pierwsze swoje New Englandy, to próbowałem... Aby musiał być. Tak, aby musiał być. Ale teraz uważam, że to nie jest dobry kierunek, dlatego że im więcej słodowości damy, tym utniemy trochę tej owocowości. Można schować ten chmiel, prawda? Czyli na przykład jakbym chciał wrzucić jakiegoś kara aromy z 10%, to nie mogę. Nie, ja nie pozwalam. Dobrze. Nie, ja myślę, że karmel... Wy też nie wrzucajcie raczej. No bo tak sobie wyobrażam, zastanawiam się, czy można zrobić na przykład taki American Amber Ale w wersji New England, nie? Tylko mam wrażenie, że to może być problem właśnie że przez to, że pod tymi słodami karmelowymi się po prostu ten chmiel schowa i on nie będzie tak buchał, prawda? Dlatego też wydaje mi się, że próbują już browary robić New England Black IPA. Wydaje mi się, że to będzie ciężko uzyskać też przez to, że jednak aromat ciemnych słodów jednak przykrywa... Tak, bo są ostre jeszcze przy okazji, więc utrudniają to odczucie soczkowe, nie? No, ja się za chwilkę. Być może się da, no, ale wydaje mi się, że będzie ciężko. Zdecydowanie bez słodów karmelowych i jakichkolwiek słodów specjalnych tak naprawdę. No dobra. W smak to był aromat i teraz smak, prawda? No, smak zazwyczaj trochę koreluje z aromatem, tak? Więc on znowu ma być bardzo owocowy. I właściwie tutaj nie musimy się powtarzać, bardziej skupmy się może na słodkości, tak, słodyczy. Tak, na takim właśnie smaku, a nie na odczuciu smakowo-zapachowym, prawda? Dokładnie tak, no bo to wiadomo, że jest takie samo jak w aromacie. Więc ty uważasz, że New England powinien być słodszy od West Coasta, czy uważasz, że powinien być dokładnie tak samo? Uważam, że powinien być słodszy, zwłaszcza, że ja lubię słodsze piwo. Okej. Ja jakoś tak, znaczy ja nie jestem do tego przekonany. Wiem, że większość właśnie, jeżeli miałbym opisywać New Englanda z rynku, biorąc przykłady z rynku, to rzeczywiście powiedziałbym, że ona powinna być słodsza. Natomiast ja mam takie
przekonanie, że ona powinna być równie wytrawna co West Coast prawie. Może nie aż tak bardzo, ale uważam, że powinno być wytrawne to piwo. Dlatego, że... Mi się wydaje, że główną w ogóle cechą i głównym atrybutem New Englanda ma być pijalność. Ona ma być na maksa pijalne. Je się ma pić po prostu jak soczek, tak? Mhm. A im wyższa słodycz w piwie, tym ono jest bardziej męczące. Tym ono się wydaje cięższe i mniej go można wypić i wolniej je wypijesz. Więc trochę mam tutaj sprzeczność pewną, tak? No bo rzeczywiście większość New Englandów w Polsce jest słodsza. Pytanie, czy to wynika z niższej goryczki, czy po prostu ono jest zacierane wyżej, czy są używane drożdże, które po prostu płucie odfermentowują. Natomiast tu mam taki zgrzyt, no nie? Że jednak im słodsze piwo, tym ono jest ciężej pijalne, więc wydaje mi się, że ono powinno być albo równie wytrawne co West Coast, albo troszeczkę słodsze. Mhm. Znaczy wiesz co, tutaj jest w ogóle rzecz, na którą ja natrafiłem przygotowując się do dzisiejszego odcinka. Ktoś napisał o tym, że tutaj może być kazus podobny jak w sezonie, że masz drożdże, które odfermentowują dosyć głęboko, albo nawet nie jakoś strasznie głęboko, ale że produkują bardzo dużo gliceryny, która odpowiada za odczucie w ustach. Ja o tym mówiłem przy okazji odcinka o bretach, że ta gliceryna, ona jest lekko słodka w smaku i ona odpowiada za takie okrągłe odczucie w ustach, za taką delikatność, za taką pełnię. I być może jest tak właśnie, że tutaj te drożdże też, te drożdże właśnie przeznaczone do New Englandów produkują dużo tej gliceryny i dlatego ono nie jest słodkie, ale jest tak pełne, że wydaje się, że jest troszeczkę słodsze niż standardowe piwo, powiedzmy. To możesz mieć rację, właśnie do tego trochę zmierzam, że nie unikniemy połączenia smaku z odczuciem w ustach, bo to jednak jest bardzo bliskie. Mhm. I wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc jest bardzo ciężko zrobić piwo, które będzie zarówno bardzo wytrawne, czyli będzie miało bardzo niską słodycz i jednocześnie stosunkowo pełne, gładkie w odczuciu w ustach. Wydaje mi się, że to jest ciężkie, tak? Tak rozdzielić. Zazwyczaj piwa, które są słodsze, są też jednocześnie pełniejsze, a w drugą stronę im bardziej wytrawne, tym ta pełnia jest też niższa, tak? Mhm. Więc to wydaje mi się, że jest połączone, że bardzo ciężko byłoby zrobić super wytrawne piwo, a jednocześnie pełne. Gładkie w odczuciu w ustach. Mhm. Więc ja dążyłbym do tego, żeby to tak było, ale w praktyce pewnie się tego nie da idealnie zrobić i dlatego ona siłą rzeczy będzie troszeczkę słodsza. No dobra, a jak słodyczka, to jak z goryczką? No to tu już żeśmy troszeczkę zahaczyli. To ty uważasz, że powinna być niższa, czy powinna być równie wysoka, co... Niższa. Niższa. Zdecydowanie. Okay. Zwłaszcza, że ja nie lubię goryczki, co już mówiłem. Znaczy ja też się skłaniam ku temu, że jednak powinna być niższa goryczka. I to też przy tworzeniu, układaniu receptury, czy tam omawianiu poszczególnych składowych, dojdziemy też do tego, czemu ta goryczka powinna być niższa. Ale wydaje mi się, że przy takiej ilości chmielu, jaką rzucają browary na aromat, wydaje mi się, że ta goryczka po prostu... Jakbyśmy zaczęli chmielić to piwo mocno na goryczkę, to byłoby niepijalne po prostu. Tak mi się wydaje. Tak, więc to ja też zgadzam się, że goryczka średnio niska albo średnia. Ona też nie może taka być kontrująca słodowość po prostu, tak? Tak. Nie jakoś dominująca, ale kontrująca słodowość. Wystarczy. Tak, żeby ona się nie zaznaczała jakoś mocno na języku. Tak, żebyśmy o niej nie musieli myśleć, ale żebyśmy jednocześnie też nie musieli myśleć o słodowości. Czyli żeby ono sobie po prostu przechodziło to piwo przez... Żeby ono było pijalne, no po prostu. Mhm. No, a jak słodyczka i goryczka, chyba że chciałbyś coś jeszcze dodać nie, do goryczki, dalej. No, to odczucie w ustach, tak? I ono powinno być, tak jak powiedziałeś już kilka razy, że powinno być właściwie odczucie podobne do picia soku, takie soczkowe, pełne i bardzo pijalne. Znaczy wiem, że pijalność to nie jest odczucie w ustach, ale... ale to jest być połączone, no. Tak, pełne, gładkie i tu przy recepturze za chwilę powiemy o tym, co może dawać tą gładkość, prawda? No, Amerykanie mówią juiciness, tak? Mówimy soczystość, soczkowość i to jest moim zdaniem, to jest cecha, na którą ludzie najbardziej zwracają uwagę, dlatego że już im się wyryło w świadomości, że New England ma być soczysty, więc bardzo mocno na to zwracają uwagę i to jest rzecz, którą chyba najciężej uzyskać w tym piwie, bo ile owocowość... I w każdym właściwie mam wrażenie, bo to tu wysycenie na przykład bardzo przeszkadza. Tak, najfajniej by było azotem sobie nasycić takie piwo, tak naprawdę. No, ono wtedy by się też gładsze stało. To jest dobry pomysł, żeby wysycać New Englandy właśnie azotem.
No, także wiecie, podamy numer konta, browary. Jak ktoś chce patent, to zapraszamy do współpracy. Dobra, jedziemy dalej chyba, tak? To mamy ogarnięte, ten arkusz PSPD, charakterystykę stylu, prawda? I możemy o recepturze troszeczkę porozmawiać i tutaj ty będziesz się bardziej produkował, dlatego że ty robiłeś w ogóle to piwo, a ja nie. No ale to generalnie myślę, że jesteśmy w stanie, bazując na doświadczeniach ze wszystkich marek, które zrobiliśmy, zrobić to jakoś lepiej. I myślę, że jak układamy recepturę, to warto jest zacząć od składnika, którego jest najwięcej w piwie, czyli o wodzie. Mhm. I jako że ja nie lubię, znaczy ja generalnie wody. ja nie modyfikuję wody w browarze u siebie, robiłem to tam na palcach jednej ręki, mogę to policzyć, więc robiłem to rzadko, raczej używałem jakiejś gotowej innej wody, więc ty na pewno jesteś w stanie tutaj powiedzieć więcej o wodzie, jaka ona powinna być, jaki profil powinna mieć i co ewentualnie, w jaki sposób możemy ją zmodyfikować. No więc tak jak przy piwach chmielowych, przy West Coastach się wszystkim zawsze powtarza, młodym piwowarom, ja pamiętam jak zaczynałem ważyć, jak tą IPę chciałem swoją pierwszą uważyć, to wszyscy radzili wrzuć tam łyżkę gipsu piwowarskiego. I potem wgłębiając się bardziej w ten temat, odkryłem, że bardzo ważny przy chmielowych piwach jest balans pomiędzy siarczanami a chlorkami, które zawarte są w tej wodzie. I tak jak dla West Coasta powiedziane jest, że najlepiej jak stosunek siarczanów do chlorków jest 3:1, czyli 3 razy więcej siarczanów niż chlorków, to tutaj w New Englandzie poleca się dawać odrobinę więcej chlorków, czyli w tych materiałach, których ja znalazłem, jest polecane, żeby dać poniżej 200 ppm chlorków. Tutaj oni polecili, żeby to było w postaci chlorku wapnia. I około 1:1, ale z przewagą chlorków w stosunku siarczanów do tych chlorków. Czyli tych soli będzie bardzo dużo tak naprawdę z punktu widzenia zwykłego ważenia i innych piw, ale te chlorki, które wprowadzamy, mają za zadanie podbijać troszeczkę odczucie w ustach właśnie, to tą pełnię, taką tą słodowość, bo mówi się, że siarczany podbijają chmielowość, czyli taką ostrość chmielową, ostrość goryczki, ostrość aromatu, a chlorki wygładzają piwo i nadają takiej krągłości temu piwu. Okej, czyli chlorki są po prostu na to odczucie w ustach właśnie, na to... Tak, tak, głównie na odczucie w ustach i tą soczystość. Takie znalazłem informacje. Jak ktoś by chciał coś więcej poczytać, to jest bardzo fajny artykuł w internecie pana, który się nazywa Scott Janisch. To jest chyba Amerykanin. On zrobił opracowanie, zrobił 25 warek przy różnych stosunkach chlorków do siarczanów New Englandy i oceniał soczkowość, czy tam mouthfeel, jak to Amerykanie nazywają w tych piwach i robił też wykresy na tej podstawie. Także warto sobie znaleźć ten artykuł i go poczytać, bo jest bardzo ciekawy. A możemy go podlinkować? Możemy, oczywiście. Podlinkujemy go w opisie odcinka na Facebooku, na YouTubie i wszędzie, gdzie będziemy publikować. Spoko. Dobra, czyli wysoka zawartość chlorków i siarczanów z drobną przewagą chlorków, tak? Tak, no ale to oczywiście... I poniżej 200 ppm chlorków, czyli będzie powiedzmy 190 ppm chlorków i 175 ppm siarczanów na przykład. Dobra, to tyle o wodzie, tak? Tak. W jaki sposób można sobie poradzić, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, super twardą wodę albo wodę, która ma tych i siarczanów, i chlorków mało, to lepiej jest ją zmodyfikować, dosypując tam różne rzeczy, czy lepiej na przykład kupić sklepówkę i ją spróbować zmodyfikować? Jak to znaczy, sobie? Jeżeli jest bardzo twarda woda, to ja bym jednak do jasnych piw kupił wodę w sklepie, bo kiedyś nawet tak robiłem. Okay, po prostu znalazłem miękką wodę i ogólnie im tańsza woda, tym jest miększa. I ważne jest też, żeby źródlaną kupować, a nie mineralną. No tak, mineralna to jest tam wiadomo. No, bardzo dużo ma minerałów, więc jest twarda. Dobra, czyli wiemy już jaka woda, to przechodzimy chyba do sformułowania zasypu. Jaki ty uważasz, że powinien być sód bazowy? Pilsneński. Pilsneński, no nie? Ja też tak myślę. Mm-hmm. Robiłem na Pale Ale'u i robiłem na Pilsie i jednak no Pale Ale jest troszeczkę bardziej... herbatnikowy, powiedzmy, niż... Jest też ciemniejszy przede wszystkim, a zależy nam na tym, żeby to piwo było nie jak najjaśniejsze, no bo ono nie może być słonkowe, ale chcemy, żeby było raczej jasne, więc ja też się skłaniam do tego, żeby to był pils.
No ale tutaj dochodzimy do tej, w tej chwili do tej soczystości, tak? Bo do tego dążymy, żeby to piwo było jak najbardziej soczyste, więc w zasypie też możemy w jakiś sposób wpłynąć na tą soczystość, tak? Bo wiadomo, że ta soczystość to jest składowa kilku rzeczy. Jedną z rzeczy jest zasyp, więc wydaje mi się, że trzeba dodać płatków. I teraz pytanie właśnie jakich, bo zawsze mnie to zastanawiało. Widzisz, ja też się dzisiaj jeszcze przed tym odcinkiem się zastanawiałem, w jaki sposób o tym opowiedzieć. Czy to mają być płatki owsiane, czy to mają być płatki pszenne, w jakim stosunku. I tak sobie myślę, kurczę, jak ludziom powiedzieć, czym różnią się płatki owsiane od płatków pszennych tak naprawdę? Jakiego efektu możemy się spodziewać? I nie wymyśliłem dobrze tego, bo różnice są niewielkie, tak? Wydaje mi się, że płatki owsiane mają jakby większą lepkość troszeczkę. Piwo się wydaje troszeczkę, oprócz tego, że się wydaje kremowe od dodatku płatków owsianych, to jednocześnie ciężar piwa się zwiększa trochę. Wiem, o co chodzi. Że ma więcej beta-glukanów po prostu, tak? Tak. I to przy beta-glukanach też dojdziemy zaraz do żyta, bo pierwsze... No właśnie, to jest też coś, nad czym ja się zastanawiałem, dlaczego ludzie żyta tam nie wrzucają. Tak, pierwsza moja myśl, jak zrobić New Englanda, to właśnie dodać żyta i będzie super. Nie jest super nie dawać żyta w ogóle najlepiej. Uważam, że w ogóle żyta nie, dlatego że właśnie ze względu na tą ciężkość. Ciężkość piwa. To piwo nie może być ciężkie, a żyto rzeczywiście zwiększa kleistość zacieru i później piwa, ale to jest właśnie w taki ciężki sposób, tak jak robią to płatki owsiane, natomiast w dużo większym stopniu, no nie? Mhm. Więc zmierzam do tego, że moim zdaniem tych płatków trzeba dać naprawdę dużo. W domu możemy sobie na to pozwolić, dlatego że przefiltrować nawet 50% płatków da się zrobić w domu to bez problemu, więc ja celowałbym w jakieś 30% surowca niesłodowanego. Ale jeden rodzaj płatków byś dawał, czy dwa? No właśnie, ja sobie myślę, że ja bym dał pół na pół tego 30%, czyli po 15% płatków owsianych i płatków pszennych. Mhm. I dlaczego bym tak zrobił? Właśnie ze względu na tą ciężkość, odczucia w ustach, bo owsiane rzeczywiście nadają gładkości i tego ciężaru, natomiast przy 30% płatków owsianych wydaje mi się, że to piwo będzie troszeczkę za ciężkie. Mhm. A płatki pszenne też dodają kremowości, natomiast nie ma tej ciężkości. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak wynika. One są, no tak jak Witbier. Jak dodasz Witbier, ma prawie 50% albo 50% surowca niesłodowanego i ono nie jest ciężkie, tak? Jest super lekkie. I wydaje mi się, że pszenica generalnie będzie nadawać trochę tej kremowości, lekkości, natomiast lekkości właśnie, to jest słowo klucz, a nie dowali ciężaru piwa. No i piwo będzie jasne też przy okazji. I piwo będzie przy okazji jasne, tak. A czemu nie dać na przykład samych pszennych? To wydaje mi się, że same pszenne nie udźwigną z kolei tej kremowości i że trzeba dać tych owsianych, żeby tą jednak ciężkość delikatnie zwiększyć i kremowość, ale nie za bardzo. Dlatego ja bym dał pół na pół ze wszystkich surowców. Czyli 30% płatków, 15% to są pszenne i 15% owsianych. Tak mi się wydaje, że taki zasyp powinien się idealnie i reszta sprawdzić. Pils. I reszta pils. Ja bym tak zrobił. Okay. I tutaj możemy przejść do receptury, która wygrała... Właściwie piwowara, który wygrał poprzedniego Grand Championa, bo to było właśnie w stylu Northeast IPA, czyli do receptury Dawida Bobryka na jego New Englanda. I jak przeglądam jego zasyp, to zasyp wygląda tak. To jest chyba na 27 litrów piwa. On dał 6,5 kg pilsneńskiego, 0,6 kg płatków owsianych i 0,4 kg ABI. Czyli... dużo, dużo mniej płatków owsianych niż my mówimy teraz, tak? Bo to 0,6 z ponad 7-kilowego no tak, to, 10, to jest niecałe 10%. Niecałe, no tak za 8% powiedzmy. No a wygrał, tak? Więc pytanie, czy być może to jest to 30%, o którym mówimy, jest za dużo, natomiast ja bym się nie ograniczał. Znaczy, wiesz, to też pytanie... Sędziowie są dobani. Tak też nie, no nie. Nie, to nie o to chodzi. Bardziej mi się wydaje, że to... Tam jest dużo więcej czynników, które mogą wpłynąć, szczególnie te drożdże. Mhm. Sposób chmielenia, no bo to, o czym za chwilę powiemy, no bo chmieleniem można to odczucie w ustach zepsuć, prawda? Można, jeżeli się przechmieli piwo, o czym zaraz będziemy mówić. Więc może Dawid po prostu wstrzelił się idealnie ze wszystkim, wiesz, tak jak... Ze wszystkim innym oprócz tego zasypu. Znaczy, w sensie, że ten zasyp, że tą soczystość, która miała wprowadzić zasyp, on zrekompensował wszystkim innym, bo trafił idealnie. Mogło tak być. Tak, mogło tak być. Znaczy ja też nie chcę mówić, że to jest zły zasyp, bo ja przez Białystok jutro będę wracał do Warszawy, czy tam pojutrze.
Za dwa tygodnie będę na konkursie, a właściwie jakby będziecie tego słuchać, to za parę dni. Nie, no zgoda. Ja też nie chcę mówić, że to jest zły zasyp, natomiast wydaje mi się, że tych płatków jest tutaj za mało. Mhm. I zauważ, że ta receptura w Cieszynie się nie sprawdziła. Nie piłem tego piwa. Ja piłem to piwo, no to nie był New England. To był, to nawet nie był West Coast, to była po prostu taka IPA, coś pomiędzy East Coastem a West Coastem. Okay. Natomiast to na pewno nie był New England, tam nie było tej soczystości. Mhm. Więc wydaje mi się, że inne czynniki wpłynęły na to, że to piwo wygrało. Czy to nie był ten zasyp? Myślę, że spokojnie jestem w stanie obronić tę tezę, że ten zasyp nie jest idealny do New Englanda. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę w tej recepturze, to jest Sutabi. Czemu on się tutaj pojawił i czy go stosować? Bo ja gadałem z Dawidem, czemu ten Abi się pojawił. I on dał to Abi z tego samego względu, z którego ja dałem Abi u siebie w pierwszej warce. Bo ja bardzo podobny zasyp zrobiłem, co Dawid w pierwszym swoim New Englandzie. Amerykanie też dają taki słód, który u nich się nazywa Hanning albo Honey. Nie pamiętam. Aha, no, jest coś takiego. I najbardziej wydaje się, że najbardziej, bo u nas nie ma tego słodu. Wydaje się, że najbardziej zbliżonym słodem do tego słodu jest właśnie słód Abi. Że on jest bardzo podobnie wytwarzany, ma bardzo podobną barwę, bardzo podobny efekt daje i stąd jest to Abi. Co on ma dawać? On ma dawać odbicie słodowości, czyli coś, co mówiliśmy właściwie, że lepiej by tego było nie robić, jednocześnie nie podbijając słodyczy. Czyli to akurat się zgadza, tak? Chcemy mieć jak najmniej słodkie piwo, ale gładkie. Więc być może delikatny dodatek tego Abi może wpłynąć pozytywnie na odczucie w ustach, bo on też podbije troszeczkę pełnię. Ale ja go nie dawałbym go więcej niż 2-3%, jeżeli ktoś bardzo chce i nie sprawdza mu się zwykły zasyp Pilsa plus płatki, to ewentualnie tego Abi odrobinkę, tak, dosłownie odrobinkę. Dla podkreślenia tylko, że jest, żeby on tam... Żeby nie wypłynął za bardzo, prawda? Tak, no dokładnie, tak. Tak mi się wydaje. Więc ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o recepturę Dawida, to akurat ten zasyp ja bym modyfikował. Uważam, że to nie jest idealny zasyp. Natomiast no wiadomo, że Dawid wygrał, ja nie wygrałem, więc być może on ma więcej racji w tym. No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o zasyp. Nie wiem, czy możemy się więcej pomądrzyć troszeczkę. Chyba nie, bo tam ważniejsze jest dużo chmielenie. Za chwilę będziemy o chmieleniu chyba mówić, prawda? No to mówmy. Czy chciałbyś jeszcze... Nie, ja myślę, że to tyle. Ale to może powiedzmy tylko jeszcze, powiedz tylko tak szybciutko w jednym zdaniu, w jakiej temperaturze byś zacierał ten słód. Ja generalnie mam taką teorię, że zacieranie nie ma większego wpływu na efekt końcowy i że wystarczy zatrzeć to piwo po prostu, żeby ono przefermentowało i bez względu na to, czy zatrzemy w 64 czy w 68, efekt będzie podobny. Mhm. Natomiast ja bym zacierał na wytrawnie. Okej. Okay. Się skłaniam do tego, to jest wynik tego, co wcześniej mówiłem. Moim zdaniem potrzebujemy piwo jak najmniej słodkie, więc ja bym zacierał w 64 stopniach. A resztę niech drożdże zrobią, prawda? Tak, ja bym się do tego skłaniał, tak. Mm-hmm. Znaczy no dobrze, ja zawsze robię jeszcze przerwę w 72 stopniach, ale to jest jakiś tam mój fetysz. Ja zacieram wszystkie piwa 40 minut w jakiejś temperaturze z przedziału tam 62-68, a później robię 40-minutową przerwę w 72. Tak. Więc ja bym tak zacierał. No dobra, to już zatarliśmy, przefiltrowaliśmy, będziemy wrzucać chmiel. Czyli gotujemy. Gotujemy. I jak teraz z tym chmieleniem? Bo tutaj to ja kompletnie nie jestem w stanie nic powiedzieć na ten temat. No moim zdaniem, jeżeli chcemy mieć, już powiedzieliśmy, że chcemy mieć niską goryczkę, albo średnio niską powiedziałem, tak? Średnio niską albo średnią. Ja uważam, że tego piwa nie należy chmielić w ogóle na goryczkę. Dlatego, że będziemy mieć bardzo dużo chmielu zaraz na aromat, będziemy mieć bardzo dużo chmielu na zimno i nie unikniemy sytuacji, w której te chmieliny nie będą zawieszone w piwie. One w jakimś stopniu będą zawieszone, więc siłą rzeczy wprowadzą delikatną szorstkość, coś co będziemy odbierać jako goryczkę. Generalnie chmielenie na zimno i na whirlpool czy tam na hopstand wprowadza goryczkę. To, że się nie rozpuszczają alfa kwasy, nie znaczy, że tej goryczki tam nie będzie, tak? Więc ja uważam, że całe chmielenie należy przesunąć na aromat albo w ogóle na whirlpool.
Na aromat w sensie w trakcie gotowania na aromat, czy dopiero po wyłączeniu palnika na aromat? No więc tutaj to zależy od tego, jaką chcemy mieć goryczkę. Jeżeli chcemy mieć tą goryczkę średnio niską, to ja bym wszystko na Whirlpool wrzucał, czy tam na Hopstand. A jeżeli chcemy mieć tą goryczkę średnią, to wrzuciłbym jeszcze na 10 albo na 5 minut, w zależności od ilości, tak? Żeby można sobie to w kuratorze policzyć. Ale nie wrzucałbym nic na goryczkę, a jeżeli wrzucać coś, to symboliczne jakieś tam 5 gram na przełom, żeby mieć większy przełom. Ale tak to bym wrzucił wszystko na aromat. Uważam, że po prostu ilość tego chmielu spowoduje i tak goryczkę, bo musimy go wrzucić dużo. Okej. I teraz dochodzimy do tego, ile to jest dużo. Jak robisz IPy, wiem, że nie robisz IPy, ale jak robiłeś IPę jakąś, robiłeś w ogóle jakąkolwiek IPę? No, chyba za 3 razy robiłem. Dobra, to ile chmielu żeś rzucał na aromat? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Na aromat, ale w sensie na zimno, czy? No nie, no i na zimno i do kotła. Mniej więcej, czy pamiętasz ile rzucałeś? Około 200 gramów na 10 litrów, z tego co pamiętam. W sumie? Tak, i na tak zimno, mi się wydaje. To bardzo dużo. To bardzo dużo, tak? Okej. Okay. Tak, uważam, że to bardzo dużo. Myślę, że to jest górny... Że to jest górna granica. Ja bym przyjął górną granicę. 200 gram na 10 litrów to jest górna granica. Ja do większości IPy takiej standardowej wrzucam 100 gram... 100 gram w sumie. 50 gram na Whirlpool i 50 gram później na zimno i uważam, że efekty są dobre. Jako, że w New Englandzie chcemy... uzyskać wyższy ten aromat, albo on ma rzeczywiście być bardzo mocny, no to wrzucam troszeczkę więcej. Ale myślę, że 75 gram na zimno to jest już więcej chmielu niż 75 gram na zimno, to już prosimy się o granulatowość. Takie jest moje zdanie. Okay. Więc ja bym wrzucił jeżeli rozmawiamy o warce 10-12 litrowej, to ja wrzuciłbym w sumie na aromat 150 gram. I podzieliłbym go mniej więcej pół na pół. Pół wrzucił na Whirlpool i pół na zimno później. Albo rozłożył tą dawkę, to 75 gram, kawałek na Whirlpool i troszeczkę na te 5 minut, czy tam na 10, żeby troszeczkę goryczki złapać. I aromat pewnie też jest delikatnie inny i trwalszy. Dlaczego tyle w ogóle chmielu wrzuciłbym do kotła? Bo to jest sporo. Ja generalnie mam takie przekonanie, że aromat z chmielu wrzuconego do gotowania, czy tam na ciepło, jest dużo trwalszy niż ten na zimno. Ten na zimno się dużo szybciej utlenia, dużo szybciej staje się taki płaski, natomiast to chmielenie do kotła jest dużo trwalsze i troszeczkę w inny sposób się inna aromatycznie. Ten wrzucany na ciepło daje dużo więcej takich tropikalnych aromatów. Ten słodszych. Wrzucany na zimno. Słodszych, tak, zdecydowanie słodszych. Ten na zimno wrzucany daje takie bardziej cytrusowe, ostrzejsze aromaty. Tak, więc takie granulatowe bardziej, prawda? Takie bardziej granulatowe, takie bardziej trochę trawiaste, no siłą rzeczy też trawiaste. Więc ja proponuję takie chmielenie. Jakie wybrać chmiele, bo to też jest ważne. Ja celowałbym, tak jak żeśmy rozmawiali na początku, w profil chmielu taki tropikalny, no nie? No wiadomo. Tak żeśmy mówili, że ono przede wszystkim ma smakować tropikalnie, więc na pewno citra to jest chmiel, który daje taką multivitaminkę. Mozaik, który daje, nie wiem czemu, ale dużo ludzi mówi, że ono daje winne aromaty, co jest dla mnie totalną bzdurą. Ja nigdy nie czułem winnych aromatów z mozaika. Może przez tą naftę, która się trochę kojarzy z winem. Natomiast przede wszystkim moim zdaniem mozaik daje mango. Więc mozaika jak najbardziej. Nelson Sauvin, byle nie przesadzić. To też myślę, że jest fajny aromat. Galaxy chmiel. Chyba, prawda? Galaxy jest trochę bardziej cytrusowy, ale on jest bardzo intensywny, więc też się nadaje do tego. No Centennial, on jest kwiatowy, ale też taki, jest takim słodszym chmielem, więc też się pewnie nadaje w mieszance z czymś innym. A taki Amarillo na przykład, którego też ludzie dużo używają. Amarillo też jest tropikalny. Jeżeli jest dobry zbiór, to myślę, że tak. Ten zbiór z 2016 roku, kiedy wybuch był New Englandów, moim zdaniem był taki sobie i może dlatego go nie wspomniałem w jednym tchem z citrą. Natomiast ten z 2015 z kolei był świetny. Nie wiem jak ten 2017... Nie pamiętam, musiałbym zerknąć do notatek, ale chyba jest lepszy. Amarillo jak najbardziej z profilu, w teorii jak najbardziej się nadaje. No dobra, a jakich chmieli na pewno byś nie zastosował? Ja bym chyba nie zastosował Simco,
Okay. Bo on moim zdaniem jest taki... W aromacie jest cytrusowy, natomiast w smaku jest taki żywiczny i to mi zupełnie nie pasuje do New Englanda. Mhm. On jest taki zbyt ostry właśnie, aromat z Simco, więc Simco bym się wystrzegał. A na przykład Saz? Saz? Świetny. No. Myślę, że Single Hop Saz to po prostu zrobi New England mega robotę. Super by był. No. Nie, no wiadomo, że nie. Lećmy dalej. Pożartowaliśmy sobie, więc fermentacja teraz. I to jest chyba zaraz za chmieleniem, albo nawet przed chmieleniem jeszcze, jeżeli chodzi o ważność, prawda? Nie wiem właśnie, czy jest ważniejsze chmielenie, wydaje czy fermentacja. Wydaje mi się, że to jest coś, co jest inne po prostu niż w każdej innej IPie, gdzie używa się raczej neutralnego szczepu, a tutaj trzeba użyć szczepu, który da trochę od siebie estrów. Więc jest, no jest po prostu, trzeba na to zwrócić większą uwagę niż przy innej IPie. Więc wydaje mi się, że jest bardzo ważne. No. Mhm. No i trzeba, no i są kompletnie inne szczepy drożdży niż do takiego West Coasta na przykład, prawda? No dokładnie, dokładnie tak. Bo stosuje się drożdże, które po prostu dają więcej estrów, które to estry mają wspomagać tą chmielowość w sposób owocowy. Tak, tak, dokładnie tak. Więc ja oczywiście mogę podać jakieś szczepy, które uważam, że się nadają, ale bardziej celowałbym w profil drożdży. O tym chciałbym, żebyśmy powiedzieli, jaki to ma być profil tych drożdży. Więc po pierwsze, to nie może być szczep, który zostawi bardzo dużo słodowości, tak? To nie może być taki szczep, bo słodowość ma być przykryta. Po drugie, to musi być szczep, który da estry, ale nie estry silne, nie estry takie mocno szczypiące w nozdrza, takie belgijskie jabłkowe, na przykład. Belgijskie, generalnie estry, które dają belgijskie drożdże, to są estry, które nadawałyby się do New Englanda. Tylko aha, ale te fenole będą przeszkadzać. Te fenole po prostu tak przeszkadzają, że te drożdże się nie nadają. Mhm. Natomiast same estry z belgijskich drożdży wydają mi się fajne. No, to by pasowało, natomiast no, fenole po prostu zniszczą to piwo. Więc to ma być ester w typie, nie wiem, jakiejś brzoskwini, jakiejś gruszki, jabłka też, ale takiego soczystego jabłka, a nie takiego w stylu, nie wiem, aldehyd czy heksania. Tego nie chcemy nigdzie, ale to nie mają być takie estry. No i to, co pewnie... Znaczy, w mojej opinii to powinny być drożdże, które bardzo płytko odfermentują, natomiast jestem w stanie zaakceptować szczep drożdży, który płytko nie... Znaczy głęboko nie odfermentuje, tylko zostawi trochę słodyczy, tak? To też wynika z tego profilu, o którym żeśmy mówili. Więc jakby jak o tym mówię, tak, i mówię, jaki profil powinien być tych drożdży, to wydają się, że najlepszymi drożdżami będą drożdże jakieś angielskie, brytyjskie, generalnie do brytyjskich piw. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Tak mi się wydaje, no bo jak obserwuję rynek, kto jakich drożdży używa, to widzę, że jednak najczęściej, nawet szczególnie w tych bardzo dobrych przedstawicielach stylu New England IPA, to są drożdże właśnie angielskie stosowane. No, i oczywiście płynne koniecznie, bo myślę, że na S04 to nie będzie dobrego New Englanda. Znaczy generalnie to już mówiliśmy chyba w innych odcinkach, że drożdże no tak, że są płynne gorsze, są lepsze. W ogóle nie zajmujmy się suchymi drożdżami. Chociaż mówię nie zajmujmy się, ja teraz będę mówił o tym, bo przecież Rockmead używa chyba S33. I tak? Te piwa, no tak okay. Mi się wydaje, że tam te... Juicy znaczy wave, ja wiem, czy... że są nawet suchary do New Englanda. Są. Dedykowane. Z Dunstara chyba. Z Dunstara, tak. No na pewno bardzo dużo browarów teraz z nich korzysta. Ja tych nie używałem w ogóle, więc się nie będę wypowiadał. Generalnie uważam, że suche drożdże nie. Więc powiem o płynnych, o tych, których używałem i o tych, o których czytałem. Więc jakby pierwszym wyborem zawsze się wydają te konany. Które czyli drożdże dedykowane do New Englanda, tak, prawda? Tak jest. Pozyskane ponoć z The Alchemist. Natomiast ja te drożdże przerobiłem na różne sposoby i w różnych schematach fermentacji i ja nie lubię tych drożdży. Z nimi są... Czy dwie rzeczy są w tych drożdżach, których ja nie lubię. Po pierwsze jest fenol, którego nie jestem w stanie określić, co to za fenol jest, ale on tam jest w każdym piwie, które zrobiłem na tych drożdżach, a zrobiłem ich z 5 albo z 6. Gdzieś tam się majaczy fenol. Zresztą piłeś moją IPę na tych konanach i też powiedziałeś, że tak, był fenol i że nie tak, byłeś w stanie tak, wypić tego piwa fenolowe, do końca. Tak. Ja też nie jestem w stanie wypić tego piwa do końca. Więc to jest jedna rzecz, to jest problem z fenolami, a druga rzecz to jest problem z nagazowaniem piwa na tych drożdżach. Ale nie problem, że one się nie chcą nagazować,
Tylko że się przegazowują. Że tak? Się przegazowują, dokładnie. Mhm. Każde piwo na konanach mi się przegazowuje. To samo mówił Dawid Bobryk, że on robił przed, znaczy jak czytałem jego wypowiedź po tym, jak zdobył Grand Championa i jak opublikowali tą recepturę, to on też mówił, że zrobił dwie warki do tej pory na tych drożdżach i obydwie się przegazowały trochę. Mhm. Więc to jest dość duży problem z tymi drożdżami. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ile bym nie trzymał ich na fermentacji, to po dodaniu cukru na refermentację po prostu one w butelkach dojadają. Tak. To, z czego jeszcze korzystałem, to są London Ale trójki. Mhm. I bardzo dużo ludzi je chwali. One nie dają tego fenola i u mnie tego fenola nie było. Natomiast ja miałem te drożdże stare, bo ja miałem je z browaru jakiegoś gęstwe i one były mocno przechodzone i mi to piwo na tych drożdżach nie wyszło, więc nie wiem, czy nie wyszło dlatego, że one były po prostu zmęczone, czy dlatego, że coś spieprzyłem, czy po prostu one się nie nadają. Natomiast ja, no nie, nie wyszło mi piwo na nich, więc nie wracałem już do nich. Mhm. Używałem jeszcze London Fogów ostatnio. Mm-hmm. Z White Labsa. Z White Labsa. To są chyba w miarę nowy szczep. I one są bardzo fajne. I to jest chyba, to są chyba drożdże, do których będę wracał, jeżeli będę chciał zrobić New England, dlatego że one dość głęboko odfermentowują. Przynajmniej u mnie zeszły naprawdę nisko, tam chyba do 1,5 Belgię cukrów resztkowych, a jednocześnie odczucie w ustach było takie właśnie smooth. Okay. Więc było bardzo fajne. Ja spieprzyłem trochę w tym piwie chmielenie, bo jakieś takie wyszła skarpeta. Natomiast drożdże się dobrze spisały. Korzystałem też z WLP 095, one są, chyba się nazywają Burlington Ale. Tak. Jedno piwo mi wyszło na nich, jedno mi nie wyszło. One są takie nijakie są te drożdże. Albo ja po prostu źle nimi fermentowałem. Może za nisko je puściłem albo coś w tym stylu i one były takie sobie. Najlepszą IP na drożdżach angielskich jakichś, czyli New Englanda, zrobiłem na blendzie FM10 i FM11. Mhm. Ono było takie właśnie soczyste tak naprawdę. To, co pozdrawiamy jeszcze... Filipa. Pozdrawiamy Filipa. Tak. To, co jeszcze widziałem na forach amerykańskich, jest polecane są WLP 007. To są drożdże, one się chyba nazywają English Dry Ale albo coś takiego. Tak, Dry English Ale. No. To one wiem, że są polecane, bo dają lekkie estry, ale też właśnie dość głęboko odfermentowują i to jest fajne. Z takich drożdży, które odfermentowują trochę płyciej, to wydaje mi się, że bardzo fajne drożdże do takiego New Englanda będą WLP 002. Natomiast problem z nimi jest taki, że one zostawiają klarowne piwa i trzeba w jakiś sposób nadrobić mętność. I mówię o tych WLP 002 na końcu właściwie z tej listy, którą sobie wypisałem, dlatego że właśnie dochodzimy do tej mętności i zastanawiam się, czy tam, bo mętność jest ważna, tak? Mówiliśmy, że na mętność ludzie zwracają uwagę I z czego wynika ta mętność tak naprawdę? Jak to myślisz, Olek? Stawiałbyś tylko i wyłącznie na drożdże, czy stawiałbyś na coś innego, na zasyp? No nie wiem, pewnie jak zwykle jest to składowa kilku rzeczy, ale wydaje mi się, że głównie postawiłbym jednak na drożdże. Głównie, że to jest wieścina drożdżowa, dlatego że zdarzały mi się takie piwa i chyba każdemu się takie zdarzają, że robisz sobie serię jakąś na danych drożdżach. I w środku jedna warka się zdarzy taka, która nie chce się w ogóle wyklarować. Że zlewasz do butelek i na przykład po roku dopiero masz osad w połowie butelki, nie? No jest, ja tak... Znaczy w połowie to aż nie, ale zdarzyły mi się takie piwa rzeczywiście. No właśnie, że są takie. I nie jestem w stanie uwierzyć w to, że to jest coś innego niż drożdże, bo nawet białkowe osady opadną szybciej. I wszystkie inne. I ja też czytałem o tym, że ludzie tam na przykład do tych New Englandów mąkę sypią do gotowania. No. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że to jest głównie oddrożdżowe zmętnienie. Okej, okay. No dobra, to ja myślę, że oddrożdżowe tak też, znaczy zgadzam się z tobą. Natomiast możemy przytoczyć takie piwo, które robiliśmy na WLP 002 w browarze i było to piwo kwaśny Harry. Mhm. Ono było na WLP 002 i było mętne. Mhm. Co więcej, jak dodaliśmy bretów, przetrzymaliśmy to piwo tam 3-4 miesiące i później i ono ciągle było mętne. I zastanawiam się właśnie, no to są te WLP 002 są typowo dobrze flokulującymi drożdżami. Szczepem, Je się w ogóle zbiera jak kiełbasa po prostu. One są tak zbite, teraz
wczoraj chyba przelewałem piwo na nich, po prostu jak serek. Więc wydaje mi się, że można w jakiś sposób, w inny sposób zmętnić piwo i nadać mu tej gładkości. I ja uważam, że mega ważne w ogóle przy fermentacji New Englandów jest ilość białek, które zasiemy z pogotowaniu do fermentacji. Moim zdaniem trzeba zassać osady białkowe, po prostu. Uważam, że to w jakiś sposób spowoduje, że nie wiem, jak to wygląda tam mikrobiologicznie, czy tam chemicznie, jakie reakcje zachodzą, bo się na tym nie znam, ale w jakiś sposób ilość białek, które się dostanie do fermentacji, po prostu zmętni to piwo, tak? I nawet na dobrze flokulującym szczepie, nie wiem, czy te białka się zlepiają z drożdżami, czy co się dzieje, po prostu wyjdzie mętne piwo. Więc wydaje mi się, że nawet na takim szczepie jak WLP002 można zrobić mętne piwo, tylko trzeba po pierwsze na pewno zassać dużo białek. Po drugie, wiem, że część browarów, nie wiem czy w Polsce to jest praktykowane, ale w Stanach dodaje na przykład moszczu jabłkowego. Owoce, żeby pektyny dać, dokładnie. Bo wtedy jest zmętnienie permanentne od pektyn. Dokładnie, być może to ma jakiś też wpływ na tą mętność, znaczy, że można w ten sposób tą mętność uzyskać i wtedy te WLP002 naprawdę wydają mi się bardzo fajnym szczepem do tego, żeby zrobić fajnego New Englanda. Mhm. Wiesz co, ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo żeśmy mówili o tych drożdżach pod kątem tego, że one powinny estrów dużo produkować. Mhm. I mam wrażenie, że części słuchaczy może włączyć się natychmiast myśl w głowie, że dobra, to w takim razie fermentuję w 23 stopniach. I teraz chciałem cię zapytać o twoje doświadczenia z temperaturą fermentacji pod kątem tej estrowości, bo to jest na pewno ważne. Ja uważam, że mega ważne. Znaczy wiadomo, że im wyższa temperatura, tym estrów jest więcej. Ja przez bardzo długi czas w moim ważeniu domowym byłem przekonany, że im niżej fermentujemy, tym jest łatwiej generalnie i lepsze piwo wychodzą. A od jakiegoś czasu zaczynam stosować taką... Znaczy zaczynam testować drożdże na wyższą temperaturę i bardzo często zaczynam fermentację rzeczywiście nisko. To się nie zmienia. Natomiast bardzo szybko puszczam te drożdże wyżej. Czyli na przykład, nie wiem, startuję w 16 stopniach, dwa dni je trzymam tak koło 18, a później po prostu hulaj dusza. Mhm. Powiem ci, że to przy mocnych piwach jeszcze mi się nie udało zrobić dobrego piwa w takim schemacie, bo jednak wychodzi alkohol taki ostry, nieprzyjemny. Natomiast w lekkich piwach do 14 naprawdę super się to sprawdza. I to nie zawsze nawet pojawiają się te estry. Czasami piwo wychodzi nadal czyste. To zależy pewnie od szczepu. Znaczy na pewno zależy od szczepu. Natomiast ja, jeżeli... Bo zmierzam do tego, jaki profil fermentacji dla New Englanda. Ja bym zaczynał we wszystkich tych szczepach, które właściwie wymieniłem, a jeżeli znajdziecie sobie jakiś inny angielski szczep, to on będzie miał podobne przedziały. Zaczynałbym też nie za nisko, czyli około 17-18 stopni. Przytrzymał je na smyczy ze 2-3 dni, a później je po prostu puścił. Mhm. Czyli swobodny wzrost. Myślę, że nawet do 23 stopni można je puścić. Okay. I wtedy powinniśmy uzyskać lekkie estry. Tak jest... W sensie nieprzesadzone, tak? Które nie przykryją aromatu chmielowego. Dokładnie tak. Znaczy, to będzie też zależeć od szczepu i każdy ten szczep pewnie ma troszeczkę inne optimum. Natomiast no, Łukasz Kierski przekonał mnie do tego, że warto jest po prostu z drożdżami troszeczkę w inny sposób pracować niż ja pracuję. Pracowałem do tej pory i nie mówcie mu, trochę się z nim zgadzam. Łukasz, nie słuchaj teraz. Nie słuchaj. Zamknij uszy. Więc zaczynam się przekonywać do tego mocno. Nie przy każdym szczepie jeszcze, ale przy większości szczepów mi się to sprawdza i szybciej się robi też piwo, bo dużo szybciej dojadają drożdże i nie zdarzają mi się przegazowania od tamtej pory, a wcześniej mi się zdarzało kilka razy. Więc taki schemat polecam przy New Englandzie zdecydowanie. A jeszcze wiesz co przyszło mi teraz do głowy? Nie wiem, czy ty ważyłeś, kiedyś używałeś tego, znaczy czy fermentowałeś tym szczepem, ale ja od dłuższego czasu już chciałbym spróbować szczepu, który się nazywa West Yorkshire Ale z Waista. To jest Waist 1469 i on ma w opisie i ludzie mówią, że morele daje mocne w aromacie. Nie wiem, czy słyszałeś, żeby ktoś robił kiedyś New Englanda na tym szczepie? Znaczy z tego takiego przeglądu, które sobie robiłem, to nie zauważyłem tego szczepu polecanego, ale zapisy one się wydaje się, że się nadają, więc można spróbować, czemu nie. No wszystkie szczepy, które dadzą przyjemne estry, jednocześnie nie dając fenoli, będą się pewnie nadawać. No.
To słuchajcie, jeżeli ktoś próbował tego szczepu, albo na przykład próbował tych, których próbował Janek i ma jakieś uwagi, z którymi chciałby się podzielić, no to komentujcie śmiało. My bardzo chętnie dowiemy się o tym, jakie macie doświadczenia, a szczególnie ja o tych West Yorkshire'ach bardzo chętnie się dowiem, czy warto w ogóle stosować. Także jeżeli ktoś używał, to niech pisze. A tymczasem Borem Lasem. No to już wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo wam za to, że słuchacie nas, za to, że chcieliście o tym New Englandzie posłuchać naszej rozmowy. Kolejny super odcinek. Ja jestem bardzo zadowolony. Janku, mam nadzieję, że ty też. Trochę mnie gardło boli, bo musiałem więcej mówić dzisiaj. A, no to przepraszam. Następnym razem ja się będę produkował. Nie wiem jeszcze, o czym będzie kolejny odcinek, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy. O, dobrze. To o jakimś... No, proszę państwa, kolejny odcinek będzie o New England Stoucie. Dzięki wielkie jeszcze raz za to, że nas słuchacie, za to, że z nami jesteście, za to, że nas wspieracie, że komentujecie, że dajecie łapki w górę. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, na razie. Cześć. Tak oto kończy się 9 odcinek Alchemii. Nieustająco zachęcamy do pisania do nas, staramy się odpisywać na wasze komentarze na bieżąco. Nie ustawajcie także w lajkowaniu, klikając w dzwoneczek, serduszko i subskrypcję. Jest też opcja dla największych fanów, można nasze odcinki udostępniać. Serdecznie dziękuję, kłaniam się w pas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Jednak nasze koncerny nie zasypują gruszki w Zasypiać gruszek w popiele, nie zasypiewać. Zasypywać, nie zasypują. Zasypiać. Na co? Alergie. Dobrze? Źle. To, przepraszam.